Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj będzie film specjalny po prostu. Kurde, jak ja się dzisiaj denerwuję. Moi goście zapewne zresztą też. Dobra, najpierw przedstawię naszych gości. Jest znowu dzisiaj ze mną Adi, dawno go nie było, więc fajnie, że wróciłeś w końcu. Witam, witam. Oraz jest też nasz gość Jurka, witamy cię Jurka serdecznie. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie ma za co. Jeszcze o Jurce kilka słów. W ogóle jest to TikTokerka pod nickiem. Możesz powiedzieć sobie sama nick. Można mnie spotkać pod nazwą Turek Ogórek albo Julia Turcja, jak kto woli. I będzie link w opisie do twojego TikToka na 100%. Dobra, i po co my się tu w ogóle zebraliśmy, o co chodzi? Słuchajcie, mamy ogłoszone faza 5, faza 6 z Marvela, dużo projektów i my nie mieliśmy jeszcze, z Adi w ogóle się zbieraliśmy już bardzo długo do tego, żeby siąść i to przegadać. Mieliśmy sobie zrobić taki odcinek, nie zabraliśmy się do tego przez długi czas i tak właśnie pada propozycja też, żeby zaprosić Jurkę i żeby obgadać to wspólnie. I dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień. I nie ukrywam, ja się denerwuję, zresztą moi goście też, bo chcielibyśmy wam wszystko ładnie, fajnie przekazać, a obawiam się, że będzie to trudne. Więc bardzo bym was prosił na stacie, jeżeli coś się zatnie, to wybaczcie, bo jest to trudny odcinek, ale mam nadzieję, że podołamy. No to co? Chyba możemy zaczynać. No, nie ma co przedłużać. Nikt nie chce nic dodać na wstępie? Ja myślę, że możemy już zacząć. No to w takim razie przejdźmy do rzeczy. Więc tak, szybkie takie najpierw przypomnienie dla was widzowie. Więc tak, w wakacje był tak zwany San Diego Comic Con, to był jeden tam ogólnie z Comic Conów i na nim Marvel miał swój panel i zapowiedział nam bardzo dużo projektów, bo zapowiedział nam całą fazę piątą? Czy nie całą? Czy tam czegoś nie powiedzieli wtedy? Całą fazę piątą i 3 filmy z fazy 6. Tak jest, przede wszystkim Avengersów, 2 filmy. I potem jeszcze mogli dodać na D23, to był takie targi Disneya, coś takiego. I tam mogli też dodać właśnie trochę rzeczy. Za dużo nie dodali, ale w sumie nawet dobrze, że przełożyliśmy ten odcinek, znaczy odkładaliśmy go w czasie, bo mogliśmy właśnie dodać rzeczy z D23. I dzisiaj po prostu postaram się wam w miarę naszych możliwości przelecieć przez wszystkie projekty, przez wszystkie filmy i seriale i coś tam o nich powiedzieć. Coś się wypowiedzieć, nasze zdanie i tak dalej. No dobra, to przejdźmy do rzeczy. A więc tak, pierwsze na naszej liście jest serial pod tytułem Echo. A może moi goście więcej będą na jego temat wiedzieć, bo ja nie wiem za dużo. Ja wiem tyle, że będzie tam Daredevil i córka Kingpina. I za dużo to nie. I tyle, Julka? Coś wiesz? Na temat samego scenariusza na razie nic nie wiadomo. Wiemy tylko, że powróci Vincent w roli Kingpina i Charlie w roli Daredevila, więc to wszystko jak na razie co wiemy. Czyli wrzucamy Daredevila, albo inaczej jak to ja mawiam, krzyk diabła. Sorry, to Adi mi akurat tego nauczył. Tu jest Adi z tej strony. Inaczej cię nauczyłem, ale niech będzie. Najpierw mnie nauczyłeś krzyk diabła, a potem zmieniłeś na wyzywać diabła. Mogło tak być. No okej, wrzucamy krzyk diabła, wrzucamy Kingpina w jeden film, zobaczymy co z tego będzie. Nie, to jest seria, przepraszam, to jest seria. Więc tu nie ma co więcej mówić, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Agata Cole... Chwila. Masz jakąś informację do nas? Tak, to, że córka Kingpina, jeżeli dobrze wiem, to... Wiem to z mema, bo ludzie byli ciekawi strasznie ich interakcji przez to, że Daredevil jest niewidomy, a on jest głuchoniema. No więc to tak trochę dziwnie by wyglądało, no bo w sumie ich jakiekolwiek sposoby na porozumienie się są, ale jestem ciekaw jakby to się rozwinęło, że jakby to było poprowadzone. Ale no, do serialu nie wiem ile jeszcze zostało, ale... Na pewno coś wykminą do tego czasu. No, coś wymyślą. Jeśli już nie wymyślili czegoś, nie wiadomo na jakim etapie są. Na razie tylko wiemy, że taki serial ma być. Dobra, i następny serial, o którym też nie za wiele wiemy, Agata Coven of House. Ja nie wiem, kim jest Agata. Jeśli to jest w ogóle jakaś osoba, a nie jakieś tam, wiecie, miejsce czy coś takiego. Mogę powiedzieć, że coś wiecie. Wiem, bo trochę głupio mi się przyznać, ale ja do dzisiaj skończyłem na przedostatnim odcinku WandaVision i wiem tyle to z tego, że Agata jest wiedźmą i w 9 odcinku miała pojedynek z Wandą. Za dużo o jej mocach nie wiem, po prostu magia. I więcej nie mogę powiedzieć, ale może Julka coś wie, jeżeli obejrzała cały serial? Oglądałam cały WandaVision. Ogólnie skończyło się właśnie na tym wielkim pojedynku Wandy i Agaty. O samym serialu na razie nic nie wiemy. Wiemy, w WandaVision pojawiła się tylko jakaś wzmianka o jej przeszłości, ale jak na razie to tyle. Nie mamy żadnych potwierdzonych informacji na ten temat. Okej. Okay. No czyli dobra, dostajemy jakąś kobietę imienia Agata, która coś tam umie i będziemy mieli o niej historię. Chyba tak to można podsumować. No, to w sumie i dobrze wybraliśmy, bo mamy na samym początku 2 produkcje, o których w sumie mało co wiadomo, więc akurat szybko pójdzie. No, przelecieliśmy szybko i teraz możemy przejść do produkcji, o której ty akurat, Adi, wiesz na pewno sporo, ponieważ mówimy o Ironheart. I ty wiesz na pewno, bo sami mówiłeś o Ironheart pewne rzeczy. Tak. Bardzo się rozpisywałem wtedy. Może po kolei. Kim jest sama Ironheart? Jest to Riri Williams. Będzie ją można na pewno teraz zobaczyć w najbliższym filmie. To będzie Wakanda Forever. I serial nie wiem, kiedy będzie umiejscowiony, ale mam już kilka zdjęć
zdjęć z planu, gdzie by, mam właśnie, łącznie z tym zdjęciem z planu, będziemy mieli już 3 kostiumy w dość szybkim czasie. Ironheart jest na jesień 2023. Wtedy premiera, tak? Tak, wtedy jest premiera, więc będzie to zaraz po The Marvels, ponieważ The Blade został przełożony. No to nie wiem, kiedy będzie. Znaczy, no, na pewno będzie to prequel, mi się wydaje. Będzie to prequel do Wakanda Forever ze względu na to, że jeżeli się nie mylę, to już w zwiastunie właśnie do Wakanda Forever był już ten właśnie taki zaawansowany strój, a na zdjęciach z planu, które gdzieś tu będą na ekranie, jest jeszcze taki komiksowy, który był pierwszym strojem Ironheart, więc jakby tak to posklejać, to wydaje mi się, że tak, to jest bardzo prawdopodobne, żeby było to umiejscowione przed Wakanda Forever. O samej postaci, no to nie muszę chyba mówić, że jest ona jakby fanką w cudzysłowie Ironmana, jest dla niej wzorcem, tylko właśnie jest duże oburzenie wśród fanów, bo komiksowa Riri Williams miała bardzo dużo wspólnego z Tonym. Miała nawet jego, jakby to powiedzieć, sztuczną inteligencję u siebie w pokoju, więc jakby tworzyła swoje stroje, ulepszała je razem z nim. I nawet walczyła z nim w Civil War komiksowym. O. Były to chyba 2 tomy. A tu nie będzie miała żadnej styczności ze Starkiem, nie? Właśnie, więc tu jakby nie ma żadnego połączenia i no to jest jednak trochę minus, że została wprowadzona po śmierci Tonego. I no, o samej jeszcze można więcej powiedzieć? Chyba nic. No to Adi, pogadasz sobie jeszcze chwilkę, bo teraz Secret Invasion i tu też wiem, że dużo wiesz. Ja też tu coś dodam, ale to później. To może od początku, bo... Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem zwiastun, to przykuło moją uwagę najbardziej to, w jakim jest to klimacie utrzymane. Najlepsze jest to, że obejrzałem ten zwiastun zaraz po dyskusji z kimś na temat Thora, który nie wiem, trzeba chyba oszukiwać, że był bardzo komediowym filmem. A nie był złym. Nie był złym, tak jak żeśmy w naszej recenzji powiedzieli, że to nie był zły film. Tak, nie był zły, ale było czuć tą komedię. Bardzo mocno. Dla mnie tak jak Ragnaroka nie przebije. Oglądałem Ragnaroka, bo to film, który obejrzałem specjalnie pod właśnie obejrzenie Love and Thunder, mimo że wtedy byłem w nadabianiu MCU daleko z tyłu, ale uważam, że to był chyba Thora najlepszy film. Tak, no nie wiem, to zdecydowanie. To jest bardzo powszechne i prawidłowe. Dobra, wracając do Secret Invasion. Secret Invasion, to może o czym w sumie to jest? W dużym skrócie, bo tu chyba za dużo też nie trzeba mówić, a nie chcę opowiadać całej komiksowej historii, na której jest to w sumie bazowane, będzie to serial utrzymany w kategorii takim jakby kryminału, szpiegostwa, że tak mogę powiedzieć. Ogólnie właśnie widziałem artykuł ostatnio, że będzie nowa produkcja i będzie to właśnie z kategorii takich bardziej szpiegowskich, detektywistycznych, co jest podobno nowością w MCU. I w sumie nie jestem sobie w stanie przypomnieć produkcji, która też miała być, chociaż od Winter Soldier było czuć też takie jakby to rozwiązywanie wszystkiego z Hydrą. Dlatego lubię właśnie filmy utrzymane w takiej, a nie innej kategorii. Dlatego myślę, że naprawdę szykuje się nam mocna produkcja. Generalnie celem serialu będzie to, że wyszło na jaw, że od wielu lat jednymi z takich ważniejszych osób, które kontrolowały pewne sfery świata, były Skrule. I że Skrule? Na przykład, jakby to powiedzieć, no tak, na nasz prawdziwy świat to można by to połączyć z teorią o reptilianach, że na przykład królowa Elżbieta była reptilianką. I tutaj można właśnie też tak odzwierciedlić to na Secret Invasion. Bo a, czyli kosmici są najważniejszymi osobami świata. Tak, tak, tak. No to właśnie była taka scena, pamiętam, w zwiastunie, gdzie Talos w ludzkiej formie jakby wziął za garnitur pewnego gościa i nagle wszyscy w pokoju zmienili się i właśnie o to chodzi mniej więcej, że będą musieli jakby, wiesz, odkryć kto kim jest, kto jest królem, kto nie jest. I no, i to chyba tyle też, bo nie ma co za dużo mówić. O, i właśnie prawdziwy Nick Fury wrócił na Ziemię nareszcie po tych swoich długich wakacjach. No, widać go było, tak, widać go było w zwiastunach. I mnie to, u mnie akurat było wielką radość, bo no, choć co nieco wiem o tym, co tam z Fury'im się dzieje później, mimo że jeszcze na tym etapie nie jestem. Bo tak widzowie, ogólnie wszedłem w fazę trzecią w tym momencie, rozpocząłem oglądanie fazy trzeciej, jeżeli chodzi o moje nadawienie MCU. Także wyrobię się do Czarnej Pantery na 100%. Oj, właśnie będzie Nick Fury bez opaski na oko. No to pięknie, pięknie. Dobra, Adi, czy jeszcze masz coś do dodania? Bo ja chcę o czymś powiedzieć, ale nie chcę ci wchodzić w słowo. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać w kwestii Secret Invasion? Myślę, że nie, możesz mówić. Bo ogólnie tak, powiedziałeś, że będą poważniejsze klimaty w Secret Invasion, nie? Tak. Ale nie tylko w Secret Invasion. Nie zapominaj, co ostatnio wyszło. Wyszedł Werewolf by Night. I Marvel zapowiedział, że to nie będzie ostatni horror. Że oni będą horror robić dalej. Że oni tam będą dążyli do wprowadzenia regionu potworów do MCU. Chodzi o tam w komiksach, była właśnie jakaś taka grupa potworów, w której właśnie był na przykład ten wilkołak i oni tam sobie będą mogli ratować świat. Tylko wiesz, co jest najgorsze? Tam jest Morbius. Tak, tam jest Morbius. Ogólnie... Dobrze, że nie ma do niego praw, dobrze, że MCU nie ma do niego tak. praw. Tak, ogólnie widzę, nie będę się zbytnio zgadywał na temat Werewolf by Night, bo ja zrobiłem już omówienie tego właśnie filmu, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, to
link w opisie będzie, albo w karcie, zapraszam serdecznie, ale ogólnie tam chodziło o to, że pojawił się właśnie Wilkołak, to taki horror w klimacie lat 30-tych, 40-tych, czarno-biały i on był naprawdę spoko. Wyszedł w końcu Marvelowi horror, bo ogólnie Marvel próbował zrobić jako horror Doktora Strange'a 2. W sensie Doktora Strange'a w multiversum szaleństwa. Tylko, że im to nie wyszło do końca, ten zombie jak był taki średni, według większości opinii. Natomiast Werewolf by Night wyszedł i oby było więcej takich horrorów, żeby to wprowadzenie regionu potworów było właśnie takie, a nie inne. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde, a ja się zgadałem, to może powiem coś więcej. Bo teraz przychodzimy do What If sezon 2, to akurat ja coś tam plus minus wiem. Co? A może Julka by coś chciała dodać do poprzedniego podpunktu, czy nie? O właśnie, bo tak Julkę nie pytamy. Rozgadaliście się tak, że nie chciałam już wam wchodzić i dobre zakończenie tematu, więc dałam wam po prostu zakończyć. Nie chciałam już nic dodawać od siebie. Dobrze. Dobra. O właśnie, trzeba jeszcze zaznaczyć, że Werewolf by Night był reżyserowany przez kompozytora. O właśnie, tak. Ogólnie reżyser Werewolf by Night, nie pamiętam jego nazwiska, ty Adi chyba pamiętasz, jak on się nazywał. Michael Giacchino, coś takiego, jak się nie mylę. To ogólnie chodziło o to, że on był kompozytorem do dużej części filmów z MCU. Chyba bodajże do No Way Home też na przykład. Tak, i do Batmana, to akurat już nie jest z MCU. Do The Batmana, tego najnowszego? Tak, tego z tego roku. No, on był dobry. Obejrzyj naszą recenzję, tam mówiliśmy za Dim. A co do Julki, w ogóle Julka za niedługo będzie mogła się wypowiedzieć, także... A wtedy Julka naprawdę dużo powie, więc jak brakuje wam teraz trochę mówienia Julki, to spoko. Natomiast teraz ja się rozgadam, bo w sumie jest coś, o czym akurat coś wiem. What If sezon 2. Tak szybko przypomnijmy, że mamy What If, czyli po polsku jest co gdyby, nie, a gdyby. I tam po prostu są alternatywne historie w wersji animowanej, jak na przykład jest, że Peggy zostaje Kapitanem Ameryką zamiast Steve'a, albo że na przykład Ultron wygrał, albo że Thor był jedynakiem, nie miał właśnie brata Rockiego, naszego kochanego, albo tam jakieś, na przykład, że Avengers się byli zombiakami, takie ogólnie różne historie. I dowiadujemy się, że pojawi się kolejny sezon, będzie to na początku 2023 i wiemy o trzech odcinkach, które mają się pojawić. Będzie to tak, co gdyby Gamora zabiła Thanosa, będzie odcinek o Shang-Chi i odcinek o WandaVision. Takie wiemy, że takie trzy odcinki mają się pojawić. Jestem najbardziej chyba ciekaw tego, gdyby Gamora zabiła Thanosa. Sam fakt, że ktoś miałby zabić Thanosa, po prostu sprawia, że takie kurde. Jak na przykład te memy słynne, co my Adi sobie często widzimy, o tym, że na przykład ktoś uciął rękę Thanosowi, że tak, nikt nie wpadł na ten pomysł. Tak, albo w ogóle w samym Endgame, to nie będzie spoiler akurat, tylko jakby cytat. Roddy, nie muszę chyba mówić, że to jest Roddy, nie? O. Roddy powiedział, że a co gdyby po prostu cofnąć się w czasie i ukręcić Thanoskowi łeb? Mimo, że było to słuszne, dobrze powiedziane, to jednak no drużyna chyba razem, jak się nie mylę wtedy, powiedziała po prostu, że to zbyt drastyczne. W sumie trochę. Więc ciekawe, jakby to było, gdyby Gamora zabiła Thanosa. Nie wiem, co by o Shang-Chi można by powiedzieć. O Wandzie na przykład chciałbym... O! Odcinek? Co by było, gdyby Wanda jednak miała dzieci? O no. Przepraszam, ja po prostu... Ja jeszcze nie obejrzałem WandaVision i nie wiem, jak bardzo to jest istotne. Jak na razie jestem jeszcze w tym momencie, kiedy uważam, że Wanda nie miała dzieci, bo nie miała z kim ich jest zrobić. I po prostu mnie to rozwala. I sam fakt, że Wanda w ogóle... Ja nie mogę mieć dzieci, to zniszczę cały świat! No w sumie tak, no bo ja z jednej strony jak Andrzej miałby spłodzić dzieci. No właśnie. I jeszcze na przykład ja bym tak od siebie dorzucił, że ja bym na przykład zobaczył odcinek sobie o Spider-Man. Na przykład, a gdyby Spider-Man nie wymazał pamięci i innym. O. To byłby fajny odcinek, myślę. Ogólnie sam temat tego, jakby tych wydarzeń z końca No Way Home jest dość obszerny, bo jest tak dużo teorii i tak mało odpowiedzi, że to by było ciekawe. Ciekawe, jak to będzie ze Spider-Manem 4, który teoretycznie ma powstać. O, to Adi, ty to wiesz akurat o Spider-Manie. To tak, nie mieliśmy w planach o tym mówić, ale możemy napomknąć o Spider-Manie 4, bo padła ostatnio pewna informacja. Adi, ty wiesz jaka? Tak, wiem, tylko właśnie to chodzi o to, że to prawdopodobnie jest fake, ale... Taki fake, że mogłoby to zostać przyjęte w sumie tak oficjalnie, bo naprawdę jest to dobra wersja, jakby to mogło się potoczyć, bo generalnie myślę, że to było nawet powiedziane oficjalnie i każdy w sumie chyba też na to liczy, że po wydarzeniach z No Way Home Spider miałby być faktycznie bohaterem takim sąsiedztwa, że tak można to ująć. No, bo... przyjazny pająk z sąsiedztwa, jak to o sobie czasami mówił. No tak, no bo nie oszukujmy się, no jednak dużo miał tych takich kosmicznych wariacji przez tą swoją drogę, a szczególnie to, że po Homecoming, które jakby miało nam zamykać ten taki właśnie rozdział Petera, który miałby, nie wiem, bawić się w jakieś takie kosmiczne prawy. Dosłownie do Far From Home dostaliśmy sprawę na światową skalę. Tak. Zaraz po Far From Home multiwersalną skalę. Więc no, jakby trzeba dać chłop, począć. Który miał po prostu być po prostu ratować tam, jak babcie ją chcą kraść torebki, to miał temu zapobiegać, nie? A tu nagle ratował cały świat i to samemu właściwie. Ej, no w sumie zaraz po Homecoming było Infinity War. Był w Infinity War, był w Endgame, czyli w najważniejszych wydarzeniach. I jeszcze tak na swoim podwórku musiał ratować świat tak bardzo, nie? Więc... Potem jeszcze sprawa
trzema Spider-Manami. To o, jednak... właśnie. Jak było poważne, więc dajmy mu odpocząć faktycznie, a może będzie to ciekawe. I ma się tam przecież pojawić, z tego co gadaliśmy, Daredevil w Spider-Manie 3. Tak, to ma być właśnie takie bardziej przyziemne i miał być Daredevil, Black Cat i Kingpin, czyli to by się prawdopodobnie kręciło wokół jakiejś sprawy, zakładam, z Kingpinem, jakiegoś dochodzenia narkotykowego i tak dalej, tych mafii i tak dalej. Można by tam gdzieś koło Echo umiejscowić w sumie. Skoro oni tam wszyscy będą, nie? Na przykład, nie wiem, typu w jednym odcinku Echo pojawiłby się właśnie Spider-Man. Tak, no to na pewno fajny by było. W ogóle Spider-Man miał mi się już pojawić w She-Hulk, ale no niestety wiadomo, jaka jest sytuacja z prawami teraz i MCU ciężko. Tak, tak, to jeszcze nie zostało rozwiązane, no. Tak, o tym też coś wspomnimy na koniec, bo przypomniała mi się jedna rzecz, ale to wspomnimy dopiero na koniec. Na razie przejdźmy przez dalej rzeczy. Marvel Zombies. Tylko, że tu też nie za wiele wiemy. Chociaż chyba Adi coś tam wiedział. Tutaj nie ma za bardzo co za dużo powiedzieć. No to będzie wiadomo, to będzie jakby, zakładam, alternatywna wersja Marvel Zombies, tylko że z bohaterami, których poznaliśmy w MCU. Ale to też nie będzie jakby kanon, tylko prawdopodobnie jakaś alternatywna wersja. Czyli po prostu tak jak właśnie w What If było, że Avengersi byli zombie, tak? O to chodzi? Tak, coś takiego. Tylko że to będzie głównie poświęcone temu. Okej. Okay. Dobra, no to przejdźmy dalej. X-Men 97. Tu też chyba nie za wiele mam do powiedzenia. No chyba nie. No w sumie no pewnie zakładam, że będzie to X-Men animacja o X-Menach, tylko że no właśnie w takim stylu, jak była ta z 97 roku. Mm-hmm. A co w tej animacji z 97 roku było? Nie oglądałem, nie mam pojęcia. No ja też nie wiem. Jurka, może oglądałaś? Ja ogólnie w X-Menach jestem totalnie zielona, więc niestety tutaj nie pomogę. Kreskówki też nie oglądałam. No też. Dobra. Też. No to przejdźmy dalej w takim razie. Adi, coś dla ciebie pięknego. Mówiliśmy przecież o Spider-Manie. Spider-Man Fresh Year. Freshman Year, przepraszam. Spider-Man Freshman Year. Ty tu wiesz na pewno dużo, bo to jest Spider-Man w końcu. Bo nie bez powodu masz awatar Spider-Mana. W ogóle Adi ma nowy awatar. Zmienił specjalnie na odcinek. Tak, po raz 50. Ale tu już wiem, co powiedzieć, bez zacinania się. Po kolei. Na początku mi się wydaje, że każdy myślał, absolutnie każdy, że będzie to jakby prequel animowany. Albo nawet serial po prostu do Homecoming, że dowiemy się czegoś więcej, co się działo przed. Brzmi to sensownie w sumie. No tak, co działo się przed Homecoming, nawet przed Civil War w sumie, bo to jednak bardziej chodzi o to. Bo co się działo przed Homecoming, to wiemy. Ale co się działo w ogóle zanim Spider-Man oficjalnie dołączył do Starka ogólnie? Co się działo zanim dostał ten wypasiony strój i tak dalej? To by było naprawdę spoko. Ale zamiast tego dowiedzieliśmy się na Comic-Conie, że tam nawet na D23, nie wiem, nie pamiętam na którym dokładnie. Na którymś z tych wydarzeń w każdym bądź razie? Że będzie to prawdopodobnie po prostu alternatywna, jakaś multiwersalna wersja Spider-Mana. Jakby inaczej mogły się potoczyć wydarzenia z MCU. Więc no. Ej, to może wtedy będzie miejsce właśnie na ten, na to co mówiłem. Na co by było, gdyby Spider-Man nie wymazał pamięci ludziom. Tak. No o, albo właśnie gdyby coś jakby... O, powiedziałem fajną teorię, która mówiła o tym, że może to być to, jak ludzie pamiętają wydarzenia po tym, jak Peter wymazał im pamięć. No, tylko właśnie to szybko zostało dość rozwiane przez to, że no, jakby nie, z czyjej miałby to być perspektywy, no bo wiadomo, ciocia May umarła, no Peter sam by nie mógł o tym opowiadać, bo on wszystko pamięta, no i był tam Norman Osborn, no więc jakby nie miałby to być z czyjej perspektywy, więc no to trochę obalone zostało. Wiesz, pamiętaj, że to jest w ogóle strasznie pokręcone, tak sobie ci wchodzę słowa, ale to jest w ogóle też pokręcona sytuacja, bo nie wiadomo jak dokładnie to wymazanie pamięci wpłynęło. To, że ludzie zapomnieli to jedno, ale wiesz, też na przykład jakieś zdjęcia, jakieś nagrania, jakieś dokumenty, głównie to takie wymazanie to jest, wiesz, nie wiemy jak dokładnie to wymazanie wyglądało. No właśnie, ale właśnie a propos zdjęć i grafik, to dostaliśmy dosyć sporo. Grafikę ze wszystkimi złoczyńcami z tego serialu, stroje Spidermana, wygląd alternatywnego Daredevila i Normana Osborna. W komiksowym wyglądzie widzę, tylko takim bardziej a la latynowskim, bo wiadomo, Norman był biały, no tak. Włosy się zgadzają, ale no widać po karnacji, że jest to taki bardziej a la Meksykanin, czyli też chyba, że tak powiem, kompanii, przyjaciele Spider-Mana, ale tego nie udało mi się znaleźć, ale tu na pewno wkleję, jak myślę, chyba się mój znajdę. No dobra. Coś jeszcze, Adi? Ja ci nie... jeszcze będziesz gadał, ale może coś jeszcze wiesz. Na tą chwilę sobie nie przypominam. Dobra, no to jeszcze chwilę ty pogadasz. Loki sezon 2. O kurde, tak szczerze to Lokiego do dzisiaj... Nie, w sumie tak inaczej. Strasznie mnie nudziło, więc to trochę akurat głupie i przewinęłem sobie do ostatniego odcinka. W międzyczasie, nadrabiając takie najważniejsze momenty z poprzednich odcinków, nie za dobrze mi się do tego przyznaję,
Ale za bardzo mnie zaciekawiło to, ponieważ na końcu 9 odcinka poznaliśmy wariant Kanga w wydaniu tego, który pozostał. Nie wiem, czy się dobrze tłumaczy na polski. Tutaj akurat wolę angielskie określenie, czyli He Who Remains. No tak, zgadzałoby się w takim bardzo dosłownym tłumaczeniu. I bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ dosłownie przed obejrzeniem tego odcinka właśnie obejrzałem tam na YouTubie filmik opowiadający ogólnie o originie Kanga i jest tam kilka takich charakterystycznych cech. Na przykład jak to, że Kang ma urządzenie na dłoni chyba. Tak jak Ant-Man ma też na dłoni, gdzie jest zainstalowane, że przyciska i się zmniejsza albo powiększa. No bo on ma te, tak. On ma w dłoniach ma te właśnie te guziczki nawigujące. Tak, właśnie. I na przykład tak właśnie Kang miał, że mógł cofać się o 10 sekund w czasie. Co mi się wydaje, że to już samo w sobie jest potężną przewagą, jak jest wykorzystane w dobrych rękach. Ogólnie pamiętaj, jeżeli ktoś włada czasem, to naprawdę ma dużą przewagę, bo jak to się mówi, kto panuje nad czasem, panuje nad światem. Wiesz, kto to powiedział i wiesz w czym. Wiedzą. Wiem o której porze. Tak. A co by jeszcze dodać do Loki'ego 2? Będzie się to kręciło wokół Kanga w dość dużym stopniu. Bo no jednak nie oszukujemy się, Kang to jest dość potężna postać. Na szczęście w Loki'im dostaliśmy jego jakby taką lepszą, dobrą wersję. I co właśnie sam Kang nakreślił na końcu, że jego inne warianty już nie będą takie miłe. Trochę mrozi w krew żyłach, jak się zna jego historię. Bo powiedział on po tym, jak Sylwia wbiła mu sztylet w serce, że do zobaczenia wkrótce. I to już tak dało namiastkę tego pojawienia się Kanga w przyszłości. Oj, będziemy mieli zagrożenie poważne, ale to też przejdziemy później. Czy coś jeszcze, Adi? Nie, to chyba wszystko. No za dużo nie wiem o Loki'im tak naprawdę. No wiem, że to po prostu będzie kontynuacja, sequel na pewno, nic wcześniej. Dobra, bo najwyższy czas, żeby dać dojść do głosu Julce. Julka, czy jesteś gotowa? W końcu nadszedł twój moment. Jestem gotowa, w końcu nadszedł temat, na który czekałam najbardziej, bo mowa tutaj o Daredevil Born Again, czyli nowa odsłona Daredevila w MCU, za co totalnie dziękuję i mega się jaram, bo Daredevil to moja jedna z ukochanych postaci z Marvela, więc naprawdę cieszę się, że robią coś w kierunku tej postaci i zaczynają ją rozwijać w MCU, więc naprawdę mega się jaram. A jak na razie widzieliśmy Daredevila tylko w postaci z Marvela, a wiadomo, że MCU nie jest połączone z taką kategorią wiekową, jak na przykład Daredevil od Netflix, więc mam nadzieję, że nie zeszmacą, jak to się mówi, mi Daredevila w taki sposób, że dadzą mu kategorię 13+, bo to by było bardzo średnie. Porównując Daredevila od Netflixa, no tam ostro się działo. Ten, kto oglądał, ten wie. Ty oglądałaś, więc wiesz. Oglądałam podwójnie. Na przykład Kingpin, który był w stanie rozwalić głowę Rosjanowi samochodem. Wiadomo, że w MCU raczej takich rzeczy nie zobaczymy, ale mam nadzieję, że dadzą mu chociaż taką minimalną kategorię wiekową 16+, żeby Daredevil pozostał Daredevilem, jakiego znamy z Netflixa. Akurat jeśli chodzi o to ucięcie głowy samochodem, to może być, ponieważ w Werewolf by Night była scena, gdzie centralnie była ucięta ręka i było widać krew. No, tak, tylko że w Werewolf by Night jest to trochę inaczej, bo jest to właśnie taki klimat horrorowy, a patrząc na Daredevila w She-Hulk, boję się, że zostaną przy tej wersji właśnie takiego bardziej komediowego mata, niż takiego właśnie od Netflixa z serialu, taki z powolniejszym klimatem. Ale on był komediowy, tak? On był komediowy mimo wszystko, ale miał więcej powagi, tak? Dobrze rozumiem? W She-Hulk pokazali nam go właśnie z bardziej tej strony komediowej niż takiej mrocznej. Mam nadzieję, że ta mroczna strona pokaże się bardziej w Echo razem z Kingpinem. W końcu będzie jakaś interakcja między nimi. No i mam nadzieję, że to przejdzie na ten jego najnowszy serial. Dobra, a wiemy coś w ogóle o tym serialu? Co on tam miałby robić i tak dalej? Na razie nic o tym nie wiadomo. Wiadomo, że to nie będzie stricte tak jakby czwarty sezon Daredevila od Netflixa. Będzie to totalnie coś innego, świeży Daredevil. I trochę mi to przeszkadza, bo chętnie zobaczyłabym ten czwarty sezon odsłony Daredevila. Chciałabym zobaczyć dalsze losy na przykład agenta Poindextera, który się pojawia pod koniec. A szkoda, że to właśnie nie będzie kontynuacja, więc mam nadzieję, że coś zrobią w tym kierunku i będzie ten agent Poindexter, bo bardzo lubię tę postać, jest naprawdę zarąbicie napisana, więc mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Okej. No właśnie, to pozwól, że ja coś dodam. Dobrze, dodaj. Właśnie chciałem spytać, czy chciałbyś Adi coś dodać, bo ja nie mam nic do dodania. A chcę. Tak, może pierwsza rzecz. Zgadzam się na pewno. Dużo osób mówi, że na przykład to tam fani, kiedy zobaczą, że Daredevil się śmieje i tam nie jest cały czas poważny. Nie zgadzam się. Właśnie chodzi o to, że mi się bardzo podobał ten Daredevil. On miał czasami takie bardziej humorzaste momenty, ale to nie była taka komedia, na przykład jak zacytuję, że mój tyłek zostaje nieskopany. To jest co? Żart dosłownie w kategorii wiekowej 7+. Ja go nie rozumiem nawet. Których nie jestem fanem. Jakbyś obejrzał, byś wiedział, ale nie zachęcam się tak szczerze do oglądania tego serialu, chyba że akurat tego odcinka. Ja muszę nadrobić She-Hulk.
bo jestem do tyłu. Więc tak, to akurat bym wolał stokrotnie tego ciemniejszego Daredevila, szczególnie, że jestem tylko na trzecim odcinku, a już 100 razy wolę to, jak został przedstawiony w tym Netflixowym, a jak został pokazany nam She-Hulk. Znaczy, Daredevil nawet w Netflixowej formie jest jakby tą komediową postacią. W tym problem, że w She-Hulk został przedstawiony na takim, właśnie taki, jak powiedziałeś, to był taki humor, taki 7+, totalnie na najniższym poziomie i to mi właśnie strasznie przeszkadzało, bo sam Matt jest ogólnie bardzo komediowy i lubi rzucać żarty i w ogóle, ale no w She-Hulk został przedstawiony na takim naprawdę okrojonym poziomie siedmiolatka. Właśnie, to jest średnie. A druga rzecz to, że szczerze mi się wydaje, że jeżeli byłby to reboot, to właśnie jest to też po części niewykorzystany potencjał, no bo nie zapominajmy, że jednak jest to multiverse saga, czyli właśnie mogliby ściągnąć jakimś sposobem Daredevila stamtąd i wtedy jakby była kategoria wiekowa, R-rated nawet, bo nie oszukujmy się, w Deadpoolu, do którego przejdziemy później, zgodzili się na kategorię R, czyli tylko dla dorosłych, co jest już naprawdę niezłym wyczynem jak na MCU, więc naprawdę jeżeli Daredevilowi udałoby się uzyskać coś takiego, to mi się wydaje, że naprawdę miałoby to potencjał, szczególnie jeżeli jeszcze był to Matt właśnie z Daredevila Netflixowego, a nie zupełnie nowy. Dlatego mi się wydaje, że to jest tak trochę po części niewykorzystany potencjał na robienie czwartego sezonu. Dokładnie tak. Znaczy ja totalnie nie wyobrażam sobie Matta w kategorii wiekowej ogólnie, jaką przedstawia na MCU, czyli ogólnie raczej 13+. No i chciałabym, żeby właśnie takie 16+, wydaje mi się, że byłoby takie optymalne i w zupełności by wystarczyło, ale jakby było w ogóle 18, to już w ogóle kosmos i zarąbiście, więc liczę na to naprawdę, skrycie, że zrobią coś w tym kierunku. Sam fakt, że musicie się rozgadywać na temat kategorii wiekowej, bo jest to tak istotna rzecz, nie? Wiecie, co mam na myśli? Że od kategorii wiekowej tak wie zależy, czy ten film będzie dobry, czy niekoniecznie. Dobry dla was, nie? I dla mnie w sumie. No wiadomo, znaczy seria, przepraszam, mówię cały czas film. No wiadomo, nawet czy no, twórcy się dużo hamują na ze względu na to. I to też niedobrze. Ogólnie, ja też czasami mam wrażenie, że ogólnie filmy i seriale marvelowskie w niektórych momentach są, że mogły być jakieś takie mocniejsze pod jakimś względem, ale są takie, żeby każdy je lubił. Jak już taka tylko napomknę przy okazji. I ogólnie takie właśnie, jak tu opowiadacie, to tak właśnie też takie odczucie, że mógł być taki bardziej ugrzeczniony, żeby każdy mógł go obejrzeć. Rozumiecie, co ma na myśli? Tak. I w pewnym stopniu to bardzo przeszkadza, na przykład, nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić Love and Thunder z Gorem w kategorii 16+, to by było o wiele lepsze niż taki, bo wydaje mi się, że Gore był w ogóle mega strasznie ugrzeczniony i dla mnie to jest totalnie zmarnowany potencjał postaci, bo moim zdaniem Gore miał duży potencjał i jest jednym z lepszych czarnych charakterów w MCU, takie jest moje zdanie i szkoda, że pozostawili go z tą kategorią wiekową, bo było go stać na wiele więcej. No, Gora było strasznie mało, naprawdę. Generalnie właśnie ten potencjał był niewykorzystany i właśnie w tej kategorii wiekowej i w samym fakcie, że było go okropnie mało i był przedstawiony. W ogóle jak Thor nim rzucał po ekranie, to było takie aż, nie wiem. Myśmy chyba to nawet w recenzji mówi, że Gora było mało. Tak, i był tak miotany po ekranie przez Thora, w ogóle jakby żadnego wyzwania, a Thor, tak jak naprawdę w komiksach, 3 Thorów było potrzeba, aby pokonać Gora. 3 Thorów? Tak, młody, stary i no, z obecnej linii czasowej. O kurde. No. To ciekawie. Dobra, jakieś takie napomknięcia, żeśmy powiedzieli. Ogólnie, żeśmy seriale skończyli, więc możemy przejść w końcu do filmów. Dobra, więc najpierw tak na szybko Czarna Pantera. Czarna Pantera, ostatni film czwartej fazy, dosłownie za chwilę wychodzi do kin, więc tak szybko może przypomnijmy sobie najpierw, co tam będzie i przede wszystkim, to za chwilę, chciałbym, żebyśmy pogadali na temat tego, bo to jest zakończenie czwartej fazy. To jest ważny moment, bo potem w fazie piątej już wchodzimy bardziej w Multiverse Saga, nie? Ale też w ogóle czwarta faza sama w sobie też chciałbym, żebyśmy pogadali, bo ja to już się zasłuchałem trochę od Adi ciebie, co tam ludzie mówią o czwartej fazie. Zwłaszcza, że od tego ja zaczynałem, co nie? Ale dobra, najpierw o samej Czarnej Panterze. Mógłby ktoś z was przypomnieć tak w skrócie, co tam ma być? No, ja mogę. To dawaj, proszę cię bardzo. Tak, na pewno wiemy, i tu właśnie też to się spotkało z niezadowoleniem fanów, że dostaniemy jakby wydarzenia po śmierci Czarnej Pantery, a dużo osób liczyło na recast, czyli wzięcie nowego aktora, albo zrobienie tego, co było na przykład w Rise of Skywalker, czyli na przykład wygenerować twarz Lei komputerowo. Wydaje nie mi się, że w epizodzie 9 stary, tylko w Rogue One, kiedy młoda aktorka została przerobiona w Leję. Nie w Last Jedi. Tak, ale w Last Jedi też tak, znaczy to było coś takiego, że jak ona już nie żyła, przecież ona w The Rise of Skywalker już nie żyła, nie? Nie, wtedy użyli fragmentów z epizodu 7 i one zostały troszeczkę przerobione, żeby można było ich użyć w epizodzie 9. Jeżeli chodzi o takie wygenerowanie komputerowe, to było w Rogue One i to dwukrotnie, bo jakiś młody aktor został przerobiony w Tarkina, a Tarkin przecież też już nie żyje dobrych kilkanaście lat, i tak samo właśnie została przerobiona aktorka, prawda? I właśnie pod młodą Leję. I w Mandalorianie nie, Skywalker. Tak.
To samo. Aktor został zmieniony w młodego Luka. I w The Book of Boba Fett też został zmieniony. Także nie o to chodziło. Po prostu w epizodzie 9 zostały użyte sceny, których nie było jeszcze wcześniej. I one zostały chyba troszeczkę już przerobione, mi się wydaje. A to już też ten problem, że ogólnie tam że tak coś się zgaduje na temat Gwiezdnych Wojen, ale ja się na tym znam akurat, więc mam okazję. Po prostu chodzi o to, że właśnie śmierć Rey trochę była niewygodna Abramsowi, bo on bardzo chciał ją wykorzystać w epizodzie 9 tak bardziej. A przez to, że ona umarła, to się mógł posiłkować tylko scenami, które tam gdzieś miał, gdzieś tam w archiwum, nie? No to akurat mój błąd. Ale no, właśnie chodzi mi bardziej o to deepfake'owanie twarzy na przykład. Tylko no wiadomo, z głosem byłoby już trochę inaczej, ale no to też ale z głosem też sobie poradzą. Też sobie poradzą. Właśnie. Jeżeli mają dostateczną liczbę nagrań jego, i tu znowu mogę dać Gwiezdne Wojny reference, bo James Earl Jones zrezygnował z dubbingowania, z podkładania głosu Vaderowi, nie? I w Kenobim za niego po prostu mówił komputer. James Earl Jones tylko po prostu tak trochę sobie weryfikował, co ten komputer mówi i czy ten komputer mówi w miarę dobrze. I on to zaakceptował. Ogólnie słowa tego komputera. No dlatego to nie byłoby jakoś tak, wiesz, niemożliwe do odtworzenia twarzy Chadwicka Bosmana i głosu, ale no byłoby przy tym roboty trochę. Prawda. No ale jednak wybrali tą łatwiejszą stronę, czyli po prostu uśmiercić go i będziemy mieli, wiadomo, film będzie się na pewno zaczynał żałobą. I mi się wydaje, że właśnie po tym jakoś szybko dosyć przejdziemy do samego konfliktu. Bo widzieliśmy Namora, co mogę w ogóle powiedzieć, to, że to był ogólnie pierwszy mutant w komiksach Marvela. W ogóle zawsze mutanci są kojarzeni bardziej z X-Menami. Właśnie też tak myślałem, wiesz? Też tak pomyślałem. No właśnie. Ja też o tym myślę jako, inaczej, zawsze o X-Menach myślę jako pierwszych, ze względu na to, wiesz, że jakby oni się tym specjalizują, nie? Jakby od tego są X-Meni, żeby zebrać mutantów razem. Ale no, Namor był pierwszym i w ogóle był to jeden z pierwszych bohaterów, bo pojawił się już w 1938 albo 9, czyli był to w ogóle jeden z pierwszych bohaterów Marvela. Więc no, to już... A, i w ogóle wiem, że był przed Aquamanem. A dużo ludzi zawsze się, wiesz, jakby zastanawia, który od kogo kopiował. A zaraz, nie DC kopiował od Marvela, tak? No, w tym wypadku tak. Dobra. Ale dobra. Chodząc do dalej. Za dużo o filmie nie chcę się wypowiadać, bo nie chcę czegoś przekręcić, ale no wiadomo, będziemy mieli ten konflikt Atlantis z Wakandą. Będzie film się kręcił i wokół śmierci Czarnej Pantery, o nowej Czarnej Panterze i o tym konflikcie. Wiadomo, będziemy mieli tam jakieś fragmenty z Ironheart, pewnie będzie grała jakąś główniejszą rolę w tym filmie. I teraz jest taka bardzo ciekawa teoria, ponieważ skoro jest to koniec czwartej fazy, to jest dosyć dużo po internecie o tym, że cenię po napisach, bo w ogóle był też concept art, który wyciekł do internetu, tylko nie wiadomo do dzisiaj, czy to fake, czy nie, bardzo ciężko to ustalić, że może pojawić się Doktor Doom, a jest to... Mogę powiedzieć chyba najbardziej lubiany, jeżeli chodzi o fanów komiksów, lubiany złoczyńca Marvela. I nie ukrywam, chętnie go zobaczę. Doktor Doom jest super. No i generalnie jest dosyć potężny, w zależności od wersji. Generalnie w każdej wersji był potężny, ale wiadomo, były też takie bardziej potężne, jak na przykład w komiksie, który czytałem, miałem okazję czytać, Tajne Wojny, gdzie miał dosyć wielką siłę, bo utworzył całą planetę, używając jakby swojej mocy kontrolowania Doktor rzeczywistości. Doktor Doom sam stworzył planetę. On weź ten Doktor Doom z tego komiksu wyzwał Beyondera, który jest strasznie potężną postacią. Wow. Więc no, to jakby wiesz, wow. Nie ma co gadać. I tak. Ten Doktor Doom raczej taki nie będzie, chociaż no kto wie, bo w sumie to jest multiverse saga, więc nie zdziwiłbym Pamiętaj się. Pamiętaj też, że no najpotężniejszy ma być teraz Kang, co nie? Jak szybko napomkniemy, tak, więc nie tak. Mogą też zrobić zbyt potężnego Doktora Dooma, bo to będzie trochę niezbyt. Właśnie. Ale mogę właśnie napomknąć, że ulubionym złoczyńcą Kanga był właśnie Doktor Doom. On się nim fascynował za młodu. No to fajnie byłoby go wprowadzić ogólnie. Ku ucieszy fanów i da dobrej historii. No więc, właśnie, mogę też napomknąć, a to już jak przejdziemy do fazy piątej. Wakanda Forever będzie dość długim filmem i najdłuższym z fazy czwartej, ponieważ będzie trwał, jak pamiętam dobrze, 2 godziny i 41 minut, co jest bardzo długim czasem, bo będzie trwał dłużej niż na przykład Avengers Age of Ultron i chyba nawet na równi, albo też dłużej jak Infinity War. Age of Ultron trwał 2 godziny 24. Tak, no to aż 20 minut dłużej, a chyba nawet będzie dłuższy jak Infinity War, także no to jest długi wynik. Jeszcze Adi, z tego co wiem, to podobno jest tak, że są chyba tylko włącznie z Czarną Panterą trzy filmy powyżej 2,5 godziny w Marvelu. Że to jest chyba Endgame właśnie, Infinity War i Czarna Pantera teraz. Może już pomyliłem filmy, przepraszam, jeśli pomyliłem filmy, ale chyba właśnie o te chodziło. Czy no wiesz, masz prawo się pomylić, no bo wiesz, te filmy zawsze się tak wahają między, wiesz, 2 godziny, 19, 29 minut, więc no możliwe, że jest tych filmów powyżej 2,5 godziny z 3, nie zdziwiłbym się, ale no, jeżeli chodzi o film o Czarnej Panterze, no to jest naprawdę długo. No jednak to jest, wiesz, zamknięcie fazy czwartej, podsumowanie jej, więc zasługuje na taki, a nie inny czas.
No właśnie, i oby to było dobre podsumowanie, bo powiem wam szczerze, jak teraz nadrabiam sobie, nie? To o ile zakończenie pierwszej fazy, czyli Avengers, jak najbardziej dobre, o tyle Ant-Man na koniec drugiej fazy ogólnie był dobrym filmem, to muszę przyznać, ale trochę mi gryzł się jako zakończenie fazy. Że nie odczułem takiego elementu zakończeniowego, nie? Czy rozumiecie, co mam na myśli? Że lepiej jakby był na przykład chwilę wcześniej, nie? Jakby na przykład zamienić go z Ultronem miejscami. To myślę, byłoby to ciekawsze. Że lepiej by to się grało. Że kończymy Ultronem, kończymy walką z Ultronem, po której wiadomo, Hulk zniknął, Thor zniknął i tak dalej, nie? Takim trochę rozpadem i walimy potem tak mocno w Civil War, co nie? Że to by było ogólnie, myślę, ciekawsze, jeżeli w tej kolejności by było. A fabularnie by się to nie gryzło. Tylko scena po napisach wtedy musiałaby albo w ogóle nie pojawić, albo jakieś inne nawiązanie musiałoby być. Inna scena. No. W sumie chyba zakończeniem trzeciej fazy było Far From Home. Tak. Co w sumie było dużym jakby wydarzeniem dla samego Spidermana, ale czy aż takim dużym wydarzeniem nie. Na koniec trzeciej fazy? Nie. Nie wiem. Tu też Endgame powinien być na końcu. Znaczy, rozumiem sens, dla którego Far From Home jest na końcu, bo on jest filmem, który zwieńcza wydarzenia. W sensie opowiada, co tam u Petera po tym, nie? A równie dobrze mógł być początek czwartej fazy. Od tego mogła czwarta faza zacząć. I myślę, że to byłoby lepsze. No, jakoś niedługo po tym byłby drugi film, nie? O Spidermanie. To byłoby fajne, żeby byłaby taka mniejsza przerwa między tymi filmami, ale właśnie mi się wydaje, że to by się wtedy gryzło, ponieważ jakby wiesz, jeżeli Far From Home byłoby w czwartej fazie, włączałoby się w Multiverse Saga, a to nie ma nic wspólnego z Multiversum. I właśnie to jest też ten problem, nie? Ten film musiałby trochę inaczej wyglądać. Pytanie, czy będzie pasowała Czarna Pantera? I co musiałby w tym filmie być takiego? Jak on musiałby być, żeby był dobrym zakończeniem? No właśnie, tu mi się wydaje, że to wprowadzenie Duma byłoby na... Mi się wydaje, że byłoby to wystarczająco potężne, bo to jest dość znacząca postać i mogłaby być Prawda. Dość znacząca. A chyba byłoby potem, jak go wprowadzić w naszych produkcjach. Pewnie byłoby jak. W sensie, wiecie, rozwinąć go, nie? Że tutaj mrugniem okiem, ej, Doom będzie, a potem coś opowiedzmy o Doomie. A no zresztą tak. Nawet, przypomnijmy sobie, szósta faza nie ma zapowiedzianego wszystkiego. No tak. Film dużo... o Doktorze Doomie. Znaczy nie wiem, czy chciałbym zobaczyć solo film o Złoczyńcy. A nie ma takiego jeszcze. I mógłby być. No w MCU chyba nie było właśnie. Nie było jeszcze. Był tylko Venom, no Venom nie jest w MCU, ale ogólnie mi się nie podobało to, że Venom, który jest wiadomo złoczyńcą w większości produkcji, jak dostaje swój solowy film jest bohaterem. To mi się gryzło, bo dlaczego nie ma solowego filmu o jakimś złoczyńcy? Brakowało mi tego i w sumie to byłby niegłupi pomysł. Jest Morbius, ale właśnie Morbius jeszcze nie był do końca złoczyńcą, dobra. Ale... Dobra, nie mówmy o Morbiusie. Morbius jest nudny i koniec. Porażka. Dobra. Jurka, dodaj coś od siebie jeszcze w kwestii tutaj zakończenia czwartej fazy, bo my znowu się za tym rozgadujemy, a ty, tobie nie dajemy dość do głosu trochę. Znaczy, ja uważam, że Czarna Pantera to będzie właśnie taki film a la Girl Power, coś takiego właśnie, większe rozwinięcie postaci Shuri razem z Okoye i Nakiem. Ja akurat lubię to trio, te kobiety są naprawdę takie dość powerful w MCU. Silne i niezależne kobiety, tak zwane. Dokładnie tak, ale uważam, że tutaj scena po napisach rozwali system i mam nadzieję, że tak będzie, bo to by właśnie było idealne wprowadzenie do piątej fazy, tak jak właśnie mówicie, jakieś wprowadzenie takiego głównego złoczyńcy i tak ja tak to widzę, jeśli chodzi o mnie. Oby tak było naprawdę. No to chyba jesteśmy zgodni wszyscy, że tak się powinno zakończyć. Tak jest. Dokładnie. Jeszcze chciałem was tak szybko, bo Adi, ty mi mówiłeś, już nie mówiąc o opiniach tych, że MCU kończy się na trzeciej fazie, bo to przejdziemy do tego później, ale ty mi mówiłeś, że czwarta faza została strasznie skrytykowana. Możesz rozwinąć temat? No tak, no to do samej czwartej mi się wydaje, że to niezadowolenie wynika z dużej ilości rzeczy. Pierwsza to jakość efektów specjalnych i samych produkcji i ogólnie prowadzenie niektórych wątków na dosyć niskim poziomie i wydaje mi się, że to się równa właśnie z tym, o czym jest dosyć ostatnio głośno i było przez jakiś czas o wiele bardziej głośno niż jest teraz, czyli tak zwane quantity over quality, że jakby stawianie ilości nad jakością. Czyli na przykład zobacz, jak dużo jest tych projektów obecnie w czwartej fazie, a ile na przykład wynosiły projekty fazy pierwszej, drugiej i trzeciej. Faza pierwsza ma 6 filmów, jeżeli dobrze pamiętam. Faza druga chyba 7? Filmów. Faza trzecia chyba też 7 czy 8? I tu cię, to nie, tu akurat pamiętam. Faza trzecia miała chyba z 11 filmów. 11 filmów? Yeah. Tak, chyba tak. I właśnie tu chodzi o to, że na przykład faza czwarta ma tego dużo. I tu są w dużej ilości i seriale, i filmy. Właśnie, seriale. I... Bo teraz seriale doszły, a seriale też wymagają czasu. A ich nie było dość długo. Znaczy, no nie było ich wcale. Właśnie, nie było wcale. Nie było żadnego wcześniej serialu. Przepraszam, były na przykład Agenci Tarczy, albo jakieś takie pojedyncze one-shoty, ale to nie wymagało jakoś dużo efektów. Właśnie, te one-shoty też nie były istotne dla fabuły, nie? Tak, i nie zawierały jakoś dużo efektów, więc dużo tam pracy nie było trzeba, wykonać. Plus, no nie oszukujmy się, tego było wtedy mniej.
tych projektów, jak te seriale były, więc tu wiesz, jakby też nie było takiej złej jakości pracy, jaka jest podobno teraz. I chyba jakby, bardziej to było w czasie rozłożone też, nie? Tak, tak. Bo tu mieliśmy które? 2018, 19, 20, 21, 22, 5 lat, nie? A wcześniej mieliśmy chyba więcej czasu, mi się tak wydaje. No to akurat na pewno, to akurat na pewno. I pamiętam jeszcze z tego filmu, co oglądałem, że jest strasznie zła jakość pracy Marvelu. A to coś mi opowiadałeś kiedyś na ten temat. Tak, bardzo ci dużo opowiadałem o tym, pamiętam. I że specjaliści efektów specjalnych siedzą na 3 zmiany, że strasznie ciężko się tam pracuje, bo Marvel może sobie zażyć, czego chce. Tych projektów jest dużo. Pamiętam w ogóle te memy po Comic-Conie, że specjaliści od efektów specjalnych oglądający zapowiedzi Marvela na 2023, 4 i 5. Żeby w ogóle wiedzieli, co mają robić. No, także no nie jest za bardzo, nie jest za dobrze, niestety, jeżeli chodzi o pracę tam. Tego jest dużo. Dużo jest rzeczy, na przykład, no nie wiem, czy dużo, ale jest kilka rzeczy, na które w ogóle nikt nie czeka tak naprawdę, no. Na przykład na serial Agatha Coven of Chaos. Czy ktoś w ogóle to chciał, czekał na to? Nie. Czy ta Agata była istotna w WandaVision, Jurka? Jak to tam było z Agatą? Dla fabuły WandaVision była ważną postacią, ale ogólnie moja opinia na temat tego serialu to jest totalnie bez sens. Jakby myślę, że czeka na to tylko i wyłącznie sam fandom Wandy, którzy dołączyli w sumie do Marvela właśnie przez WandaVision głównie. Ja na ten serial kompletnie nie czekam. Uważam, że jest to totalnie bez sensu i lepiej włożyć tę pracę, która będzie wkładana w ten serial, w totalnie coś innego. Więc moim zdaniem totalny bez sens. Właśnie. Więc jest takie zapychanie terminarza specjalistą od efektów specjalnych i ogólnie ludzi, którzy mieliby nad tym pracować. Szczerze w sumie też tak jak patrzę sobie plus minus, to tak mam wrażenie, że część rzeczy jest kompletnie nieistotna z tych, co mają teraz powstać. Tak. Mi się wydaje, że to są rzeczy, które, okej, one mogą być, ale czy one naprawdę bardzo się przyczynią do tej multiverse saga? No, okej, Echo może być spoko, ale czy to będzie miało jakiś taki duży związek na, inaczej, wpływ na multiverse saga? No jedynie tym, że może Daredevil tutaj coś będzie miał z tym związanego. Ale też nie wiadomo, czy tak będzie. Szczerze, to chyba jedyne, po co będę oglądał ten serial, tak samo jak przy She-Hulk. Czekałem 8 odcinków na Daredevila i no i... Słyszałem. Zawiodłem się teoretycznie, ale no ten Daredevil nie jest moją ulubioną interpretacją tej postaci. Szczególnie w takim wydaniu, jakbym był w She-Hulk. No dobra. Adi, chyba powiedziałeś wszystko tutaj o tej opinii. Jurka, coś dodać? I jeszcze chciałabym coś dodać do Echo. Myślę, że ten serial będzie taką odskocznią od tych większych produkcji. Oczywiście naprowadzi nas to bardziej na fabułę tego, co będzie się działo w Daredevil Born Again. Ale czy uważam, że to jest jakiś ważny serial? Jak na razie nie. Chyba, że dostaniemy jakiś większy zarys fabuły, to wtedy się mogę na tym szerzej wypowiedzieć, ale jak na razie uważam, że nie jest to jedna z ważniejszych produkcji. Dobra, czyli okej, tak ogólnie rzecz ujmując, to poprawcie mnie, jak zrozumiałem waszą opinię, rzeczy jest za dużo w za krótkim czasie i dużo rzeczy jest niepotrzebnych. Tak, chyba tak. Tak. Ogólnikowo jak najbardziej. Okej. To o to chodziło. Ale jeszcze można do Czarnej Pantery dodać, że będzie zawierała bardzo, tylko właśnie nie wiem, jak to zinterpretować, ważny, duży timeskip, czyli taki przeskok w czasie dla MCU. Ciekawe tylko jaki. Czy to będzie przed filmem? Mi się wydaje, że po, bo to jednak wiesz, na przykład między filmem a sceną po napisach może jakiś, wiesz, jakby odstęp czasowy dzielić, to by nie było jakoś tak bardzo bezsensowne. To jest rzecz jak najbardziej normalna też, że te... Tak. Właśnie, nie? Przeskoki. Więc no, to chyba tyle. Tylko to chciałem dodać. No dobra, okej. Opinie mamy takie, jakie mamy. Ja jeszcze tak dodam, bo wiecie, czwarta faza była tym, od czego ja zacząłem. Od dopiero Spider-Man No Way Home, a to jest film, który tam w kolejności chyba trzeci albo czwarty? Jakoś tak? Czwarty chyba, czwarty albo piąty. No to mnie tam ominął co White Widow? Czy matko, jaki White Widow? Przepraszam, Black Widow, sorry. Jest taki zespół polski raperów White Widow. Szymek z moich vlogów, widzowie, jest wielkim fanem. Pozdrawiam serdecznie. No, Czarna Wdowa, może po polsku powiem, żeby było łatwiej. I co mnie tam jeszcze ominęło? Już nie pamiętam nawet. Shang-Chi i coś... I Eternals, o właśnie. No, ale jak to, co ja oglądałem? No, No Way Home był naprawdę super, mimo opinii, jakie były, że w sumie ratowały go tylko od chore fanserwisów, a ja uważam, że był super, mimo wszystko. Thor, który był jaki był, ale nie był zły, mimo że był taki, jaki był. Doktor Strange, który miał niewykorzystany potencjał. No to wiecie, no, to są pierwsze filmy, jakie ja oglądam. Dopiero w momencie, kiedy zacząłem nadrabiać filmy, to zacząłem jakoś tak, raczej patrzeć na te, które obejrzałem, że one są dobre, ale w porównaniu z tym, co było wcześniej, są gorsze. No, znaczy, no wiadomo, ja się tam odsyłałem, nie, do niektórych filmów, żebyś sobie przed seansem obejrzał. Tak, tak, ty mi na przykład opowiadałeś właśnie szybko No Way Home, znaczy matko, Far From Home, przed oglądaniem No Way Home moim, przed Doktorem Strange, ktoś mi coś tam opowiadałeś, już nie pamiętam dokładnie, co, coś mi opowiadałeś. I obejrzał WandaVision i w miarę tak ogólnikowo ci powiedziałem, o co tam chodziło, nie? Tak, bo ja nie zdążyłem obejrzeć. I no przed Thorem oglądałem Ragnaroka. Także teraz rozumiem tę opinię, po takim trochę nadobieniu, bo jestem na początku trzeciej fazy, oglądałem Civil War ostatnio, ale
Wcześniej nie rozumiałem tego. No, nie miałem tego zaplecza już takiego. A jak dojdę już do wszystkiego, będzie widzowie filmu, mam wszystko, wtedy opowiem o moich wrażeniach. Dobra, to może przejdźmy już dalej do filmów kolejnych, nowych, Ani. Ant-Man and the Wasp Quantumania. O, ja dobrze to powiedziałem. Tu wiem, że ty wiedziałeś coś, więc słucham cię. Tak, to jest dość dużo rzeczy do wspomnienia. Bo na przykład po kolei. Na Comic-Conie osoby, które tam były, mogły obejrzeć zwiastun ekskluzywnie. I nie wiem, czy nie było dwóch zwiastunów, że jeden nie był na D23, a jeden nie był na Comic-Conie, ponieważ co nie obejrzy na YouTube jakiegoś filmiku z tego przecieku, to jest kilka innych scen, więc już się trochę gubię. Może po prostu kawałki były tylko tych trailerów. Znaczy tego trailerów. Tak, tak, tak. No to tak ogólnie. Wiemy, że pojawi się Kang, ten główny Kang, który ma chyba zaatakować bohaterów z MCU Kang ogólnie. Kang Zdobywca. Tak, Kang the Conqueror. I było dużo scenek. I była tam scena, która szczególnie przykuła moją uwagę, czyli scena, której Kang idzie chyba w stronę Ant-Mana i Scott mówi wtedy, że jestem Avengerem, że nie pokona go i tak dalej. Ej, mi się kojarzy ta scena, ty mi o niej mówiłeś chyba. Tak, tak, ja byłem podjarany, jak ci to mówiłem wtedy. I Kang wtedy powiedział, że jesteś Avengerem. Nie, przypadkiem cię wcześniej nie zabiłem i to już tak jakby dało nam namiastkę tej skali, na jaką się to dzieje. I w ogóle sam kostium Kanga jest bardzo wiernie komiksowo odwzorowany, co mi się bardzo podoba. Jestem w sumie ciekaw samego kasku, bo kasku nie było widać. Ale był na plakacie, który nawet stawiałem na serwer Julki. Tam możecie go gdzieś zobaczyć na Marvel Aktualności, jak przewiniecie. Zostawimy to Discorda. Tak, zostawimy w opisie. I więc no, szykuje nam się naprawdę bardzo wierne odwzorowanie stroju. Tak samo w ogóle jak strój Spidermana na koniec No Way Home. Przysięgam, że w momencie jak zobaczyłem ten strój, mimo że nie było go widać w takiej pełnej okazałości, tak ja już wiedziałem, że jest to mój ulubiony. Przez to, jak on bardzo wiernie oddaje to, co było w komiksach, a jednocześnie czujemy to, że jest to MCU. Przez te, w sumie jak to można powiedzieć, soczewki w stroju. Naprawdę lubię takie zabiegi. Dobra, czyli ogólnie szykuje nam się fajne rozpoczęcie fazy piątej. W sumie spoko, Ant-Man jest taką postacią, która naprawdę fajnie się ogląda jego przygody. Bo ja teraz czekam, jak dotrę do Ant-Mana i Osy. Więc będzie spoko, czy będzie fajne wprowadzenie? O właśnie, czy to będzie fajne wprowadzenie, waszym zdaniem? Może Julka teraz coś powiedziała. Uważam, że tak. Ant-Man jest sam w sobie dość komediową postacią i było to widać przy pierwszej i drugiej części, ale wydaje mi się, że ten film zostanie poprowadzony trochę inaczej. Na początku może być bardziej komediowo, ale później będzie się wprowadzał właśnie ten klimat Kanga i wydaje mi się, że to będzie mega spoko zabieg i moim zdaniem jest to idealne wprowadzenie do następnej fazy MCU. Czyli Julka mówi, jest na tak, Adi, jesteś na tak? Powiedz po prostu, że jesteś na tak i nie dodawaj nic więcej. Nie, no nie mogę, sorry. Wydaje mi się, że ze względu na to, że będzie tam Kang, że Ant-Man od zawsze miał jakby związek z tym, jakby z fizyką kwantową i tak dalej, czyli jakby wiesz, z tymi podróżami w czasie i tak dalej. O właśnie, to jest powód, dla którego oni się spotkają. W sensie, ja się zastanawiam, dlaczego akurat Ant-Man ma jako pierwszy spotkać Kanga? I nie pomyślałem właśnie o tym. No właśnie, i to właśnie chodzi o to, że mamy już jako pierwszy film faktycznie coś związanego z multiversum. To jest naprawdę dobre, na przykład, no bo faza czwarta, która też jest częścią multiverse sagi, no Shang-Chi nie był jakiś za bardzo multiversalnie powiązany, chyba że ta scena po napisach, która... Właśnie, o, inaczej, napomnę o tym. Słyszałem gdzieś na internecie, co jest niby oficjalnie potwierdzone, że pierścienie Shang-Chi i bransoletka Miss Marvel mają być jakby takimi kamieniami nieskończoności multiverse sagi. I totalnie nie wiem, w jaki miałby to być sposób. Przynajmniej ja mało wiem o tych jakby, że tak powiem, bransoletkach w sumie, bo obydwa przedmioty noszą na nadgarstkach, więc można chyba tak to nazwać. Nie wiem, jaki by to miało mieć związek z multiversum. Nie wiem, czy w komiksach jakiś miało. Może, nie wiem, nie wypowiem się. Więc jestem ciekaw w sumie, jak by to miało wyglądać. Ja słyszałam, że to mają być ogólnie takie dwa główne artefakty całej tej fazy, więc jestem ciekawa, jak to połączam, bo w sumie o samej bransolecie z Miss Marvel nie wiemy zbyt wiele, tylko o Jeanach, czyli bardzo słabych antagonistach w całym MCU, moim zdaniem. No, ale to nieważne, więc jestem ciekawa, jak to połączą ze sobą, bo zaintrygowało mnie to, jak się o tym dowiedziałam. No to może być właśnie ciekawe i właśnie artefakty to jest bardzo dobre słowo. To chyba tu możemy Ant-Mana też zamknąć, przejdźmy dalej. Armor Wars. Adi, też wiem, że ty wiesz. Ja tylko napomknę jednej rzeczy, którą ja wiem. Miał to być seria, zmieniono finalnie na film. I w sumie dobrze. No i właśnie tym miałem zacząć. Tak, jest to moim zdaniem bardzo dobry wybór, bo mi się wydaje, że jest to historia o na tyle ważnej rzeczy, jaką jest właśnie... O właśnie, o tym może najpierw powiem. Armor Wars będzie opowiadało o przejęciu przez niewłaściwe osoby technologii Starka. A to rzecz, o którą się często obawiano, że to może nastąpić. Tak, w sumie już nawet Mysterio miał technologię Starka w ręku i wiadomo, widzieliśmy, co się z tym stało. Okularki. Tak, i właśnie będzie to nam pokazywało, że Roddy bardziej będzie poznawał siebie samego
No właśnie, Rhodey dostanie swój film w końcu, to też fajnie, bo Rhodey jest spoko postacią. Tak, bo jakby wiesz, bo jego generalnie było zawsze mało, więc fajnie, że nareszcie jakby dostał taki swój czas, żeby zabłysnąć. No. Jakby nareszcie dostaniemy więcej jego, jakby nie wiem to powiedzieć, człowieczeństwa, co na niego będzie wpływało i tak dalej, jakby wiesz, to będzie historia jednak o nim nareszcie. I tak. Właśnie, co mnie właśnie ciekawi, czy wróci Tony Stark, jakby inaczej, czy wróci Robert Downey Jr., aby pojawić się jako Tony Stark? Jestem ciekaw właśnie w sumie, bo mam wrażenie, że będzie jakaś scena, prawie że na 100%, z jakimiś nagraniami, albo będzie sztuczna inteligencja Tonego. Nagranie, sztuczna inteligencja, bo jakieś wspominki też. Możliwości jest wiele. Tak, wydaje mi się, że to będzie na tyle emocjonująca scena, że na pewno się uśmiechnę na tym, bo to jakby takie pojawienie się Roberta, jakby to była taka bardzo charyzmatyczna postać, taka w dobrym sensie, no bo teraz jak się słyszy, że w MCU jest coś komediowego, to się od razu ma negatywną rzecz na myśli. Tak. Mi się wydaje, że to była na tyle pozytywnie komediowa postać, że zobaczenie go na ekranie jeszcze raz będzie takim miłym doświadczeniem. Jakby, no nie wiem. Żeby tylko nie wyszło coś takiego, jak trochę mają problem Gwiezdne Wojny, jak jest zapowiedziane, że pojawi się Vader. Jak w jakiejś produkcji ma się pojawić Vader, to się na niego wyczekuje strasznie. Obawiam się, że będzie to tak właśnie ze Starkiem teraz. Że jak się dowiemy, że jest Stark, to będziemy na niego wyczekiwać i trochę reszta rzeczy będzie mniej istotna. Nie wiem, czy rozumiesz co na myśli. Tak, tak, tak. I właśnie to, o czym teraz mówisz, to właśnie jest to, co było problemem w Multiverse of Madness, bo ludzie liczyli na bardzo dużą ilość cameo. Czyli jakby wiesz, na gościnnych występów, że tam Deadpool, Spider-Man i inne, wiesz. No, a finalnie już nie było praktycznie żadnego. Tak. I to właśnie był problem tego, że opinia ludzi strasznie przesłaniała fakt tego, że to jest film o Strange'u. Wiadomo, no jest to tytuł Multiversum Obłędu, ale no mi się wydaje, że to już by było trochę za dużo, jakby tak teraz absolutnie każdą postać w to wrzucić. No też prawda, jednak ten film zyskałby chyba zbyt dużą rangę trochę, mi się wydaje, niż powinien mieć. No, ale mi się też wydaje właśnie, że z jednej strony tego było troszeczkę za mało, że minimalnie trochę więcej mogli nam pokazać czegoś z drugiej strony, no bo jednak Multiversum Obłędu to jest dość duży tytuł, mocny, a no tych postaci nie było aż tak wiele, jak nam zapowiadano, że mogli będzie, na przykład być taki... jakaś inna wersja Avengersów, nie? A tych konkretnych Avengersów. Bo ten film był bardzo mocno budowany na tym, że będzie dużo jakby takich, wiesz, występków, nie? I tak dalej. Z występów to jest złe słowo. Występów. Występki to kojarzy mi się z jakimś przestępstwem. No to Armor Wars chyba wszystko, chyba że Juka chce coś dodać? Chciałabym coś dodać jeszcze co do Iron Mana ogólnie w MCU i chodzi o multiversum i wszyscy mówią, że teraz w multiversum wszystko się dzieje i w ogóle, że tak wszyscy mogą powrócić tutaj, a może Natasha powróci, Tony i w ogóle. Ja jestem tego zdania, że Iron Man totalnie nie powinien już wracać w swojej takiej pierwotnej roli z naszej linii czasowej, mogę tak powiedzieć. Bo uważam, że jakby wrócił, to by po prostu zniszczyło całą ideę poświęcenia swojego życia dla całego wszechświata. Ja jestem zdania, że totalnie nie powinien wracać, ale oczywiście jakaś retrospekcja, jakieś właśnie, jak mówiliście, sztuczna inteligencja, dla mnie to jest świetny wybór i mam nadzieję, że wprowadzę coś takiego, ale absolutnie, żeby nie wracał ten Iron Man, jakiego znamy, bo to by byłoby mi po prostu przykro, że taka ważna scena w MCU zostałaby tak znieważona przez to, że po prostu jest multiversum i jakby możemy sobie wstawić wszystko, co chcemy, więc nie w tym rzecz i mam nadzieję, że nie zrobią czegoś takiego, bo to by było przykre. Dla mnie, dla osoby, która jest naprawdę ogromną fanką Iron Mana i strasznie przeżyła jego śmierć i nie chciałabym, żeby wracał z powrotem w takiej formie, jak nam pokazał Robert we wcześniejszych fazach, bo nie. Okay. No, bardzo dobrze powiedziane. Znaczy, no właśnie tak, jakby mi się wydaje, że jedyną właśnie słuszną opcją to właśnie to jest pojawienie się jako sztuczna inteligencja albo jakaś retrospekcja. To byłoby tak naprawdę... Nawet sztuczna inteligencja nie byłaby dobrym pomysłem. Tylko Słucham? Jakieś nagrania archiwalne, czy coś takiego. Sztuczna inteligencja jeszcze nie będzie pomysłem, bo to też będzie jakiś sposób na jego ożywienie. Mi się wydaje, że to nie byłoby dokładnie tak, jak mówisz. Znaczy, no zależy, jak oni by to zrobili. No bo jakby to było coś takiego, że ta sztuczna inteligencja jakby może wlecieć w strój i nim normalnie sobie, wiesz, tam kontrolować, to by było... Znaczy, to nie byłoby bez sensu. To by było trochę za dużo. A jak to będzie, zobaczymy. I na tym możemy zakończyć. Przejdźmy dalej. Następnie, teraz ja. Strażnicy Galaktyki 3. Ogólnie tak. Zasadnicza rzecz jest taka, że Strażnicy Galaktyki to będzie ich ostatni film. Ciekawe, czy w ogóle ostatnie pojawienie się. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że oni jeszcze się pojawią. Chyba to są zbyt fajne postacie też w sumie, nie? No, to z pewnością. No, ale ogólnie... Na pewno musimy być gotowi na to, że ktoś umrze. Tak. 100%. No to na pewno, jakby jeżeli to jest ostatni film solowy, to fajnie, jeżeli by zakończył się z takim impetem trochę. Z jakimś takim mocnym zakończeniem. Czy w ogóle sam film będzie mocny, bo Gamora powróci, to wiemy, i będzie przewodziła
takiej grupie przestępców, oni się Ravagers nazywają. Po tam wydarzeniach, o których mi tam, Adi, mówiłeś ostatnio, ogólnie ona nie będzie pamiętała strażników. A przede wszystkim stara ona nie będzie pamiętała, z którym wiadomo jakaś relacja była, nie? Więc to będzie ciekawie zobaczyć, jak się ich tam losy potoczą. Oraz ogólnie też może się dowiemy czegoś o Rokecie, bo jak to było z Roketem? Wiemy tylko, że jest po prostu shopem, który gada, nie? I tyle w sumie. No to będzie to rozbudowane. Najprawdopodobniej, ponieważ nowy antagonista, który się nazywa Hulk Evolutionary, bardzo długa nazwa i bardzo przyjemna, i to jest jakiś szon naukowiec, który głównie się zajmował tym, że łączył ludzkie i zwierzęce DNA. Więc jest tu szansa na coś z Rocketem. Tak, i właśnie, o, tutaj napomknę, że też na SDCC był zwiastun do Strażników trzeciej części i właśnie była tam scena, jak, chyba, że tak mogę powiedzieć, to w schronisku ktoś brał Rocketa, ale to właśnie był taki Rocket jeszcze taki jakby w 100% shop, więc to właśnie to może mieć sens, że Rocket właśnie faktycznie w taki sposób powstał, że jego DNA zostało połączone z ludzkim. To by było ciekawe w sumie, nie? Jakby napomnienie o tym filmie. No, a właśnie, a jeszcze jest powiedziane, że w tym filmie strażnicy przylecą na Ziemię. To... A o tym nie wiedziałem. To nie wiedziałam, jestem trochę w szoku. Taką informację też gdzieś znalazłem. Tylko, że w jakim celu? No, tego nie wiemy. Zobaczymy. I chyba w sumie to w tyle o strażnikach. Dobra, przejdźmy dalej. Jeszcze parę filmów nam zostało. Blade. Kto by chciał tu coś powiedzieć? Tak, tu ja mogę w sumie zacząć, bo tu z Blade'em się akurat dosyć sporo zadziało ostatnimi czasy. Rzecz pierwsza, reżyser odszedł ze względu na to, że przyspieszyły się prace nad filmem, nad którym pracował, więc musiał niestety zrezygnować z Blade'a. Życzył tylko tego, aby drugi reżyser spełnił się i jest bardzo ciekawy z tego, co on zrobi. I był kłopot ze scenariuszem, bo zawierał podobno około tylko 90 stron i dwóch kiepskich scen akcji. I to jest właśnie problem, bo tak, nie, chyba nie muszę mówić, że został zwolniony. Scenarzysta. Tak. I na dodatek sam aktor, który się wściela w rolę Blade'a, Mahershala Ali, denerwuje się tym. I są obawy, że może zrezygnować i będzie znowu kolejne przełożenie, albo w ogóle odpuszczenie sobie tej produkcji, czego bym bardzo nie chciał, bo to jest to właśnie jeden z tych filmów, na które czekam bardziej. W tym sensie, że nie za dużo wiem o postaci samej, dlatego chciałbym się czegoś dowiedzieć. A wiem, że były już kiedyś filmy o Blade'zie, takie chyba w latach 90. Ale no nie oglądałem ich i chyba raczej nie zdążę obejrzeć, ale bo przynajmniej nie mam ochoty ich oglądać, jakoś nie ciągnie mi do nich. Dlatego jestem bardzo ciekaw tej wersji od MCU. Niestety na razie została przesunięta premiera z początkowo ustalanej na, jak się nie mylę, 8 listopada 2023. To została przesunięta na chyba 2024 rok. Tylko nie wiem dokładnie na kiedy, wiem, że na 2024. Okej. Okay. No i to jest chyba tyle. No niestety, pełno jest dużo problemów. No to módlmy się, że w ogóle pojawił się finalnie i żeby klapa nie wyszła. No, chyba wszystko. Okay. Julka, chcesz coś dodać? Nie, myślę, że idealnie podsumowałeś. Dobra, no to idziemy dalej. No to Adi, jeszcze pozostaniesz sobie, ponieważ pojawi się też, jak wiemy, nowy kapitan. Kapitan Ameryka, nowy porządek, w ogóle nowy porządek, nowy kapitan i tak dalej. No tu wiadomo, Falcon się wcieli w kapitana i tutaj też ja bym ciebie chciał spytać o zdanie. Jak to tam będzie z tym Falconem, nowym kapitanem? Właśnie. Mimo, że obejrzałem 3 części kapitana, poznaliśmy Sama Wilsona dość dobrze. I mimo, że nie obejrzałem tak naprawdę do dzisiaj Falcon and the Winter Soldier, tak dużo o tym serialu też wiem, bo miałem kolegę, który na bieżąco zdawał mi relacje z tego serialu, więc no nie mogę powiedzieć, że nie wiem nic. Tak totalnie nie wiem, czego się spodziewać po przyszłym filmie i o czym on będzie. Na pewno będzie, wiadomo, o wprowadzeniu nowego Kapitana Ameryki, właśnie, czyli nowym porządku, ale jaki byłby zarys fabuły, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że było dosyć głośno o powrocie pewnego złoczyńcy i wprowadzeniu jakiejś nowej bohaterki. Złoczyńcą nie wiem konkretnie kto jest, ale może mi się przypomni, dlatego w międzyczasie dam wam się wypowiedzieć. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, w sensie ja lubię Sama, ale i tak będzie to zawsze dziwnie, kiedy jest nowym kapitanem. Tak jak z tym odcinkiem What If, że Peggy zostaje kapitanem. Też takie dziwne. No. Więc nie wiem, jak odebrać. Sama lubię, naprawdę jest fajną postacią, a jednak kapitan zawsze będzie tak jak Ironheart. Jeżeli ona miałaby być następcą Ironmana, to też zawsze będzie się patrzyło przez pryzmat tego poprzedniego. Wiecie, jak zawsze ktoś pojawia się nowy, patrzy przez pryzmat poprzedniego, więc obawiam się, że patrzenie w ten sposób zepsuje trochę Falcona jako nowego kapitana. Nawet jeśli on będzie super, to przez to patrzenie w ten sposób będzie zepsuty. Myślę, że takie patrzenie już zostało jakby użyte i już zepsuło trochę tą wizję kapitana, bo ja akurat oglądałam serial i po samych opiniach na jego temat już wiem, że Falcon nie będzie miał łatwo w roli kapitana wśród fanów. Czy uważam, że jest to jakiś godny zastępca? Myślę, że poradzi sobie z tym, ale jednak no, nie oszukujmy się, nie będzie to samo, co Kapitan Ameryka w roli Chrisa Evansa. No tak, no,
No wiadomo, tego się nie da, tak jak takich jakby fundamentalnych ról, ciężko jest im dorównać zawsze, no, no nie oszukujemy się. Jak tam kogoś mniejszego, to jeszcze, ale no tutaj jak więksi, no to właśnie. O, znalazłem w międzyczasie informację. Złoczyńcą w Captain America The New World Order będzie The Leader. The Leader? Nie wiem o nim szczerze nic. Ja nie wiem szczerze o nim nic, ale widzę tutaj, że do MCU wróci aż po 16 latach. Czy on się kiedyś pojawił? Nie przypominam sobie tak szczerze. Ja czytałam, że będzie to ktoś z Niesamowitego Hulka. O, a to też możliwe w sumie. Zgłębiałam ten temat. A z Niesamowitego Hulka, to mówicie o filmie 2003 czy 2008? 8. 8, dobra. Nie, to Hulk był po prostu 2003. No to zobaczymy, kto to będzie w takim razie. Ja nie przypomniałem sobie nikogo takiego. Ale też w ogóle Hulk był słaby film. Tu też chciałem w ogóle napomknąć, że ogólnie też w kwestii, Adi mówi jeszcze się o tych prawach, nie? No. To do Spidermana, do Hulka prawdopodobnie zostaną odzyskane prawa i powstanie film solowy o Hulku taki porządny. Takie plotki chodzą. No możliwe, może tak być. Znaczy, myślę, że jest to bardzo realne po finale She-Hulk, ale nie chciałbym tutaj spoilerować, więc tylko taki luźny komentarz. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. To ma sens. Tak jest. Przejdźmy dalej w takim razie. Ostatni film fazy piątej według naszej rozpiski, Thunderbolts. Będzie ciekawie. Ja wiem, to akurat, bo mówiłem o tym na filmie z D23, będzie tam Bucky i Taskmaster. Bucky no to sobie jest, ale Taskmaster? Ja nawet nie wiem, skąd on się tam wziął. Że on jest w MCU, ja nie wiedziałem, tak szczerze mówiąc. Adi. Dowiesz się w czwartej fazie. Dowiem się, dobra. Coś jeszcze tutaj pozostałych członków, możesz powiedzieć? Na pewno będziemy mieli tam Ghost, Red Guardiana, Jelenę, Bakiego, US Agenta, czyli nie pamiętam imienia. John Walker pojawia się w The Falcon and the Winter Soldier. Miał być nowym kapitanem, no ale wiadomo jak się skończyło. I tak, jeżeli dużo osób nie wie, ale mi się wydaje, że można się domyśleć, to jest tutaj podobny koncept jak do The Suicide Squad, czyli po prostu są to zrehabilitowani złoczyńcy, którzy służą teraz jakby dla rządu. Wykonują jakieś, wiadomo, tam misje. No jak ktoś oglądał Legion Samobójców, to będzie kojarzył koncept i wiedział, o co chodzi. No w sumie jest tam Bucky, nie? Więc jak najbardziej taki koncept mógłby mieć miejsce. Tak. No jednak ogólnie sam skład, sam ten zestawienie jest nie dość do końca zadowalające dla fanów, no bo dużo osób liczyło na takie postaci jak Red Hulk, który nie wiem skąd by miał się tam wziąć, no ale dużo osób na niego liczyło. Dałoby się jakoś go wprowadzić. I Baron Zemo, na którego sam w sumie z jednej strony liczyłem i trochę tak się zaskoczyłem, że go tutaj nie było, jak zobaczyłem to zdjęcie, ale no. W ogóle bez urazy, że to powiem, ale to trochę brzmi jak taka zgraja wyrzutków. Bez urazy, możliwe, że się mylę, nie wiem jak to właśnie z Taskmasterem, ale trochę tak to brzmi. O tym, o to tu sobie chodzi też po części. A z tego co wiem, to ta duża miała zastąpić w cudzysłowie Avengersów. Więc wyrzutki mają zastąpić wielkich bohaterów, tak nie bardzo. No. Osobiście jestem strasznie zawiedziona, że nie ma tam Zemo, bo strasznie na niego liczyłam. W ogóle nie wiem, jakim prawem go tam nie ma i strasznie mi to irytuje, bo wydaje mi się, że mógłby zastąpić Taskmastera, moim zdaniem, bo Taskmaster nie jest dobrze napisaną postacią w MCU. Nie lubię tej postaci, więc wydaje mi się, że Zemo byłby idealnym zastępcą i strasznie mnie to zirytowało, że go tam nie ma. Taka sobie sytuacja. Jestem ciekaw, co z Zemo, bo ja pamiętam tylko, jak Civil War został zamknięty w więzieniu i tak dalej. Nie wiem, co zdaje się z nim potoczyło. Pewnie też w jakimś filmie, którego jeszcze nie widziałem, on powraca czy coś. Tak, w serialu, dokładnie. Dobra, no mamy wszystkie filmy z fazy piątej, przejdźmy do fazy szóstej, czyli tej najważniejszej, najciekawszej. Zacznijmy od Fantastycznej Czwórki. Tutaj chyba nie za wiele mamy do powiedzenia, tylko poza tym, że po prostu będzie, nie? Chyba, że coś tam no jest. Tak, no. Faktycznie tak naprawdę nic o tym nie wiemy, wiemy tylko, że będzie. Bo jednak jest to dosyć odległy projekt, który właśnie też został przesunięty z 24 na 25, co też powiemy na końcu, że mi się wydaje z dobrą rzeczą. I jest takie jedno zdjęcie w internecie, które nie do końca wiem, czy w ogóle jest fejkowe, czy nie, ale jest to zdjęcie obsady do Fantastycznej Czwórki. I mamy tam chyba właśnie Johna Boyega, który wcielał się w rolę Fina. John Boyega? Tak, tak, tak. Jako chyba Human Torch, jak się nie mylę. Bo teraz tego zdjęcia nie mam przed sobą, więc w pamięci Human lecę. Human Torch wyglądał inaczej, ja dobrze pamiętam. Bo chyba nawet mi się kojarzy plus minus jego wygląd z komiksów. On wyglądał inaczej. Znaczy tak, no bo wiesz, on w ogóle wyglądał inaczej, bo był biały. Ale tu wiesz, no jednak będzie to postać czarnoskóra. Szczerze nie mam z tym problemu tak naprawdę, bo nie, w formie tej jakby ognistej nie będzie tego w ogóle widać. Nie, nie o to mi chodzi. Słuchaj, ci wchodzę w słowo. Chodzi mi, to tak jak z małą sęką najnowszą. Po prostu...
starzy, nie ta proporcja i tak dalej, tak? Tak, nie ten typ urody. Ale no jednak wiesz, no inna raza zupełnie, tak? No to zawsze będzie ciężko z tym. Był tam John Krasiński, którego widzieliśmy już w Multiverse of Madness jako Mr. Fantastica. Reszty nie pamiętam, poza jedną rzeczą, która też przykuła mi uwagę, czyli Doktor Doom, którego ma się wcielić Henry Cavill, co jest dla mnie szczerze bardzo super doborem, jeżeli to by była prawda. I tutaj mogę wstawić, jak ci wyślę, do porównania zdjęcie Henry'ego Cavilla i komiksowego Doktora Dooma. Mi się wydaje, że to jest naprawdę dobry casting, jeżeli by to miało miejsce. No i tak naprawdę więcej nie wiemy, jeżeli chodzi o Fantastyczną Czwórkę. No to przejdźmy dalej do kolejnych produkcji. Tu Deadpool. Wiecie trochę o Deadpoolu. O tak, na to się przygotowywałem. No to słuchamy cię, Adi. O tak, tu się dużo podziało. Generalnie sam fakt tego, że o Deadpoolu 3 mieliśmy już usłyszeć na D23, ale Ryana Reynoldsa nie mogło tam być, ani ogólnie nikogo, który zajmowałby się Deadpoolem 3, ze względu na bardzo, bardzo intensywne prace nad filmem. Generalnie nawet sam Ryan Reynolds w tym popularnym filmiku, który pewnie już podeślemy link w komentarzu, albo nawet będzie leciał w tle, mówili, że za dużo tak naprawdę pomysłu na niego nie mają. I wtedy chodzi cały na różowo ubrany Hugh Jackman i dowiadujemy się, że będzie grał Wolverina jeszcze raz od 2017 po Loganie. Jest to dość zadziwiające ze względu na to, że Hugh mówił, że nie będzie grał Wolverina już po Loganie, ze względu na to, jak bardzo intensywnych ćwiczeń i przygotowań do filmu mu to po prostu przysprawia. Na przykład do Logana pamiętam, że chyba 2 dni przed nagrywkami, żeby jak najwierniej oddać rolę, odwadniał się specjalnie, żeby wyglądać takiego, wiesz, wycieńczonego, zmęczonego życiem starca. Więc no, nie dziwię się z jednej strony, ale naprawdę bardzo dobre jest to, że on powraca. I dobre, i trochę się z tego obawiam z jednej strony, bo no jednak nie wyobrażam sobie z jednej strony nikogo innego w roli Wolverina, a z drugiej strony boję się, że to będzie tak za bardzo odbiegało od MCU, że to będzie niby w MCU i to chyba będzie jedyny związek, jaki będzie z tym miało. Tego się trochę boję. Jeszcze można dodać to, że niestety Deadpoola też dotknęło przełożenie premiery i Deadpool skoczy z 6 września na miejsce Fantastycznej Czwórki, czyli 8 września 2024 tego roku. A to się ma być w 24? Tak, tak, tak. Dobra. Juka, chciałabyś coś dodać o Deadpoolu może? Nie mam nic do dodania, tylko uwielbiam Hugh Jackmana i cieszę się, że wraca. Tyle z mojej strony. O tak. O, i jeszcze, że film dostał na całe szczęście kategorię R, czyli, no jak mówiłem wcześniej, dla dorosłych, co jest naprawdę bardzo ważną rzeczą i naprawdę znaczącą, bo to totalnie zmieniałoby wygląd filmu, jeżeli trzymałoby się kategorii wiekowej MCU. Totalnie by zmieniło wygląd filmu, więc dobrze, że poszło to w taką, a nie w inną stronę. Dokładnie tak. Nie wyobrażam sobie Deadpoola w innej kategorii wiekowej, naprawdę. Więc cieszę się. Okej. Okay. No dobra, mamy Deadpoola i zostały już 2 najważniejsze filmy. To można powiedzieć razem w sumie, szczerze mówiąc. Avengersi. No. Adi, nie mógłbym ci się odebrać, zaczynaj. Od Dynastii Kanga i potem Secret Wars. Szczerze, o Dynastii Kanga za dużo nie mam pojęcia, co by tu można powiedzieć, ale trochę mi się wydaje, że tu coś nam może sugerować, bo wiadomo, że złoczyńcą będzie Kang, to nawet nie ma co się domyślać, bo to po prostu wiadomo. Ale tytuł Dynastia Kanga, coś mi się tutaj wydaje, że tych wariantów może być kilka. Co jest jeszcze gorsze tak naprawdę, jeżeli chodzi o zagrożenie dla MCU, no bo jakby ta przewaga, jeżeli chodzi o te moce typu, nie wiem, no cofanie się w czasie, albo na przykład to, że Kang potrafi przynieść swój umysł do innego warianta, naprawdę jest zbyt, że tak powiem, OP dla tej postaci, więc no naprawdę wydaje mi się, że to jest jeszcze większe zagrożenie niż byłby to Thanos, no bo jednak przeniesienie swojego umysłu do innego wariantu jest, no nie oszukujmy się, naprawdę bardzo rozległą rzeczą, bo tych wariantów jest tak naprawdę nieskończona ilość i nie wiem, jakby to wyglądało w komiksach, nie wiem, jak to wyglądało, czy Kang tego użył przeciwko Avengersom, ale na ekranie może być to naprawdę potężne. Ale tego jest jeszcze kilka, ale naprawdę nie chce mi się teraz tego wymieniać, ponieważ nie pamiętam precyzyjnie wszystkich szczegółów i nie chcę wprowadzić nikogo w błąd. Dobra. Ostatni punkt, Adi. Najwyższy czas. Secret Wars. To jest chyba najbardziej rozległy i potężny punkt. Mm-hmm. Tu może się tak naprawdę stać wszystko, wszędzie i nie wiem, jak to jeszcze określić, no po prostu masa i skala tego filmu może być tak wielka. Powiem na początku, film został na szczęście przesunięty o rok na 2026, a już nie na ten sam rok, co miałaby być Dynastia Kanga, bo strasznie martwiące było to, że były 2 filmy o Avengersach w takim małym przedziale czasowym obok siebie. To naprawdę nie miało prawa być dobre, ani nie miało prawa jakby się udać, bo ilość po prostu tej pracy, takie 2 wielkie filmy z prawdopodobnie ogromną ilością efektów, po prostu nie miałyby prawa tak szybko powstać i ja od początku wiedziałem i wszystkim chyba, komu mogłem, mówiłem, że no nie ma szans, ten film na 100% zostanie przełożony, no i nie wykrakałem. Ale naprawdę mi się wydaje, że to jest to bardzo dobra decyzja. Masa i skala tego filmu, jeszcze raz powiem, jest
ogromna, jakby to jest Multiverse Saga plus Secret Wars. Ilość postaci jest jeszcze większa niż była w Endgame i Infinity War, jakby nie chcę mi się nawet tego wymawiać. Fantastyczna Czwórka, X-Meni, Avengersi, oczywiście wtedy akurat Spider-Man, bo Spider-Man był poza Avengersami i pewnie teraz też tak będzie. Wszyscy ci tacy najwięksi złoczyńcy, dla przykładu Galactus, Doctor Doom, który mi się wydaje, że będzie na 100%, Kang, co tam jeszcze był, Lizard, Doc Ock, Molecule Man, który też jest dosyć potężną postacią, jak było właśnie w tym drugim komiksie, o właśnie o tym też teraz wspomnę. No, dzieje się, naprawdę dzieje się i przynajmniej akcja tych pierwszych Secret Wars z 1984 jest tak bardziej przyziemna, znaczy no, przyziemna to złe słowo, bo dzieje się lata świetlne od Ziemi, ale chodzi mi bardziej o fakt, że to nie jest aż tak bardzo rozległa multiwersalnie historia, tak właśnie na przykład ta z 2015, którą miałem okazję czytać, jest, mimo że krótsza, tak naprawdę bardzo rozległa i jest takie wrażenie pustki przez to, że tego mogło być tam od groma, a było po prostu bardzo dużo, jakby, no bo tak, żeby nie bawić się w takie wyolbrzymianie słów. Po prostu to naprawdę zależy od wyobraźni reżysera i scenarzystów, co tam się może znaleźć. Osobiście wydaje mi się, że jest i prawdopodobny, i nieprawdopodobny reset MCU. Poproszę teraz o wasze opinie i powiem, o co mi chodzi. Ja naprawdę, jak tak ogólnie sobie tu gadamy, jak ja słyszę, co nas czeka, i myślę już o samym Secret Wars, ja mówię, czeka strasznie dużo. A Secret Wars będzie taką perełką w tym wszystkim. Wisienka na torcie. Wisienka na torcie, właśnie, dobrze powiedziałeś. I jak ogólnie, jeżeli, bo chciałem też, żebyśmy na końcu powiedzieli ogólnie, co dzieło Multiverse Saga, to możemy też powiedzieć. Ja ogólnie uważam, że będzie tu trochę za dużo rzeczy i za szybko, ale finalnie będziemy zadowoleni, mi się wydaje. Z całego tej rzeczy, które się pojawią i tego, wiecie, ogólnie wykorzystania potencjału, a to, co wy mi często mówicie, że osoby, które się śmieją z tego, że podobno po trzeciej fazie już nic nie ma, w sensie MCU kończy się na trzeciej fazie, bo Iron Man zginął, to jeżeli to będzie z takim rozmachem, to pokażę im, że tak naprawdę nie. Nikomu bym się bardziej nie zaśmiał w twarz, jak osobie, która by mi powiedziała prosto w oczy, że MCU się skończyło po śmierci Iron Mana. Jurka, to jeszcze jakieś od ciebie słowa końcowe. Adi tam dokończy i będziemy kończyć ogólnie. Ja uważam, że Multiverse Saga to jest w ogóle najlepszy koncept, jaki przytrafił się Marvelowi. Secret Wars da nam tyle w ogóle możliwości, ogólnie całe multiversum daje nam ogrom możliwości, już po prostu nie mogę się doczekać, aż usiądę w sali kinowej i będę patrzeć na ten rozpierdziel, co nam przekażą, więc naprawdę już nie mogę się doczekać, a co do komentarzy, że MCU umarło razem z Iron Manem, to jest POV, każdy samiec alfa na Facebooku. To jest komentarz, który naprawdę niemiłosiernie mnie irytuje, bo w sumie ta czwarta faza to jest jakby wprowadzenie całego multiversum. To jest czwarta faza, to jest taka pierwsza faza Marvela, to się dopiero wszystko zaczyna, dopiero nas wprowadzają, a ludzie już, nie wiem, wymagają nie wiadomo czego i to mnie strasznie irytuje, że ludzie chcą wszystko w tak krótkim czasie, a tak się po prostu nie da. I MCU nie może też osiągnąć takiego sufitu, bo to byłby też w ogóle dramat, więc uważam, że wszystko powoli, ale multiverse to jest najlepsze, co mogło nam się przytrafić. Zgadzam się. Znaczy no, mówiąc po polsku, jak chodzi właśnie o tym mówienie, że Iron Man w ogóle umarł i to się skończyło, że nic już nie będzie takie samo i tak dalej, to jest najdudniejsze, co można usłyszeć, bo racja, umarła część tej takiej historii pierwotnej, którą poznawaliśmy przez 10 lat, od 2008 do 18, nie 19, to 11, ale z drugiej strony ta czwarta to jest jakby zupełnie co nowego. Jak była pierwsza faza, no to też nie oszukujmy się, te wszystkie postacie to w ogóle było coś nowego, bo wcześniej Marvel przed 2008 był w takiej wielkiej rozsypce. Tam filmy X-Menów, tam o Spider-Manie, każda dystrybucja miała prawa do czegoś innego i nie dało się tego w ogóle uporządkować, aż nie przyszedł taki pan jak Kevin i po prostu nie uporządkował tego wszystkiego i nie zrobił tego po prostu w kolejności i staliśmy wszystko w zebranym miejscu w kupie i to też były nowe postacie, jakby nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Czyli takie trochę małe wychwalanie pana Kevina, które jak najbardziej się należy. Dobra, Adi, bo jeszcze chciałeś coś dodać na koniec, tylko poprosiłeś najpierw o opinię, to jakbyś jeszcze to dodał. Tak, znaczy to już do samego Secret Wars, bo tam przeskoczyliśmy trochę, ale tak, opowiem ogólnie o samych wersja Secret Wars. Pierwsza wersja Secret Wars, jaką mieliśmy okazję zobaczyć, to była wersja z 1984. I to właśnie była taka ta wersja przyziemna bardziej, jakby nie za bardzo tak multiwersalnie powszechna, ale za to też duża, rozległa. Jak mówiłem, byli tam X-Meni, Fantastyczna Czwórka, Avengers i Spider-Man, bo jak mówiłem, był właśnie wtedy poza grupami. I właśnie o, jako ciekawostka, dodam szybko, zanim zapomnę, że w No Way Home po scenie po napisach dostaliśmy Venoma, tam pod koniec, że tam cząstka Venoma została
w świecie MCU. Dużo widziałem opinii o tym, że po co ten Venom w MCU, skoro nie będzie kiedy go wprowadzić. No ale nie zapominajmy w sumie, że właśnie Venom został pierwszy raz wprowadzony w Secret Wars, więc to moim zdaniem nie jest wcale za późno. W ogóle takie odwzorowanie tej sceny 1:1 z komiksów byłoby czymś fajnym do zobaczenia. Jednak oczywiście wolę, jak reżyser wychodzi z czymś od siebie, oryginalnym, naprawdę nie obrażę się na coś takiego. Dlatego, no, to jest taka jako ciekawostka. I tak kończąc to, Secret Wars, przynajmniej ta pierwsza część, bo wiem, że była Secret Wars 2, ale o tym się nie będę rozgadywał, skończyła się niekończeniem się, bo to była dosłownie scena, jak Ben Grimm zmienił się z powrotem w człowieka i był koniec. Nie wiem, jak było w drugiej części, bo tego nie czytałem i raczej nie przeczytam w najbliższym czasie. Niestety, nie ma co ukrywać, że pierwsze Secret Wars były pod zabawki w tamtym czasie, no bo nie oszukujmy się, Marvel nie należał do najbogatszych, dlatego na przykład sprzedawali wtedy prawa do postaci, na przykład tak X-Menów do innego studia, Spider-Mana do Sony i tak dalej. Dlatego no były problemy i robienie wszystkiego pod zabawki było normalnością w tamtych czasach. Ale co do drugiej wersji, bo druga wersja właśnie tyczyła się multiversum. Dlatego zawsze uważałem, że ta komiksowa wersja multiwersalna byłaby najbardziej prawdopodobną do wzorowania się, jeżeli chodzi o to, co MCU zrobi. I tam było coś takiego, że zostały tylko dwie planety na całym wszechświecie i były to świat 616 i Ultimate. I generalnie te planety się dosłownie zderzyły. Tego no wiadomo, tam zanim się zderzyły, były jakieś takie walki między bohaterami pomiędzy tych światów. Potem jak te planety się jakby zderzyły, część większa, przynajmniej albo nawet wszyscy, bohaterowie zdążyli uciec w kapsułach. I wtedy właśnie Doktor Doom, już w tej takiej, że tak powiem, boskiej formie, otworzył z pozostałości tych planet na polski bitewny świat. Był też on w tej pierwszej wersji, ale uformowany naturalnie, nie przez Dooma, więc no, ale wracając do drugiej, do tej multiwersalnej wersji, dla nich to było 30 dni, dla bohaterów, jak się nie mylę, albo 30 dni, 3 tygodnie, a w międzyczasie, jak oni byli zamrożeni jakby tak w tych kapsułach, minęło faktycznie 8 lat. Tam już się zdążyły rozwinąć jakieś takie cywilizacje, było to wszystko podzielone, na przykład tam część tego bitewnego świata była złożona i z Manhattanu, jedna to była Wakanda i tak dalej, i kończyło się to resetem całego uniwersum i właśnie wtedy przeszło to z Marvel Now 1.0 na Marvel Now 2.0. Gdzie na przykład Miles i Peter byli w jednym świecie, już nie osobno. No nie, no takie ogólnie zmiany po prostu, zupełnie coś nowego. Doom i tam Mr. Fantastic i ogólnie cała ta rodzina z Fantastycznej Czwórki otworzyli multiversum całe na nowo i no, i to nie, już nie chcę mi się za bardzo rozgadywać, bo to jest tak powszechna rzecz, że tego się nawet czasami nie da w słowa ubrać, więc no, pozostają też do waszej opinii. Wow, jeśli to by się miało wydarzyć, to po prostu czapki z głów. No, to jest naprawdę masywne, że tak powiem. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Ja chciałbym, żeby to było, bo to będzie naprawdę epickie. Jurka, ostatnia opinia należy do ciebie. Ja w ogóle jestem w szoku, jak ty się rozgadałeś na ten temat, bo ja, jeśli chodzi o komiksy, dopiero wdrażam się w ten świat i jestem totalnie zielona w tym temacie. Moim pierwszym komiksem, jaki przeczytałam kiedykolwiek, był Moon Knight z tej najnowszej wersji, więc to dopiero przede mną, ale jestem naprawdę w szoku i mam nadzieję, że to się wydarzy po prostu. No, nie wiem, ile się rozgadałem, bo byłem w takim transie, ale no, nie, naprawdę, mam ten komiks nawet niedaleko siebie. Mogę go polecić. Fajny, nie trzeba tak naprawdę znać za bardzo historii z poprzednich rzeczy. Fajnie byłoby wiedzieć, ale nie trzeba, nie jest to wymagane, bo naprawdę można dobrze wszystko zrozumieć bez czytania tego, więc no naprawdę jest to mocna, rozległa historia, mimo że zamknięta w tych 300 stronach. To jest mocna naprawdę. Ja nie spałem przez jedną noc, jak o tym myślałem i ja tylko już sobie wyobrażałem, pamiętam, jak to by się mogło przełożyć na MCU. Więc no inaczej, resetu może bym nie chciał tak szybko, bo mi się wydaje, że wprowadzenie Fantastycznej Czwórki i za rok zdecydowanie uniwersum byłoby kiepską rzeczą, ale tak myślę, że na przykład jakiś czas po Secret Wars mogliby to zrobić, naprawdę. Nie obraziłbym się, ale jednak no, wykasowanie tak totalnie historii, nie wiem, tak mam mieszane uczucia. No to chyba powiedzieliśmy wszystko w takim bądź razie. No, zamknęliśmy temat, aż tak się cicho zrobiło, że nie wiadomo co powiedzieć. Tak, jakby Adi się tak rozgadać na temat Secret Wars i w ogóle wszystkiego, że naprawdę masakra. Dlatego tak bardzo czekałem na ten film od wakacji czekałem tylko, żeby to powiedzieć. Bo my naprawdę z Adim planowaliśmy ten film już przy okazji właśnie San Diego Comic-Conu, a to był w połowie lipca, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Tylko potem właśnie nie mieliśmy czasu, potem jak dowiedzieliśmy się o D23, uznaliśmy, poczekam do D23, a potem żeśmy się zbierali znowu długo, aż w końcu jeszcze dołączyła Jurka. I tak właśnie wyszło, że podjęliśmy się tego wielkiego wyzwania
w trójkę. Nie wiem, jak wyszło w tym momencie po nagraniu tego, jak teraz tu siedzimy. Ja jestem dobrej myśli ogólnie, ale ja daję ci chyba ponad 2 godziny. 2 godziny, 2 minuty. Ja to muszę potem montować. Więc widzowie, ja nie wiem, co finalnie dostaliście za materiał. Mam nadzieję, że dostaliście jak najlepszy. To było naprawdę trudne wyzwanie. Myśmy szczerze, wam powiem, byśmy się bardzo bali tego, czy nam się uda wszystko dobrze przekazać. Adi, odpowiedziałaś, spoczywa głównie na tobie, bo powiedziałeś najwięcej. Także ja ci bardzo dziękuję. Juka, oczywiście tobie też dziękuję za tej wsparcie nas. Przydało się mimo wszystko. Ja ogólnie jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to mój taki pierwszy koncept, więc naprawdę bardzo się cieszę i dziękuję jeszcze raz. Pierwszy koncept i jeszcze dostałeś takie ciężkie wyzwanie. No, sam start. No, z grubej jury zaczynać, dosłownie. Dlatego na pewno, jak tam odeślesz ludzi, to nareszcie pozbędziesz się tych takich komentarzy spod TikToków. Co myślisz o tym, co myślisz o tamtym, jak myślisz, co będzie w tym? Bo mi się wydaje, że jak odeślesz tak do ludzi do tego filmiku, to te pytania jakby, wiesz, jakby zostaną rozwiane po prostu, nie? Bo to wszystko, mam nadzieję, jest wyjaśnione. A jak nie, no to wiadomo, zapraszamy do komentarzy, gdzie podyskutujemy z wami i na TikToku, i na YouTubie. Bo jak już mówiliśmy milion razy, uwielbiamy dyskutować w komentarzach, bo tam mamy czas jakby na przemyślenie tego, co mówimy, więc lepiej nam jest jakby przekazać jakieś niejasności, które wynikają z filmu na, że tak powiem, na papier po prostu. Tak jest. W ogóle, jeśli ktoś z was dotarł do końca, to naprawdę wielki szacun. O, więc jeśli dotarliście do końca, zostawcie komentarz o treści sekret, a przypiemy wam serduszko. Zawsze jak teraz są w YouTube, ale no, już po prostu musiałem. Jeszcze raz wam dziękuję, Adi i Juka, za udział. To było trudne wyzwanie, dziękuję wam, że podjęliście tego trudnego wyzwania. Opowiedzenia wszystkiego, było dużo. Dużo nam to czasu zajęło. Wam się naprawdę należą podziękowania za chęć podjęcia się. Adi w ogóle zawieźcie z inicjatywą, bo to był jego pomysł na odcinek. Ja dalej nie wiem, czemu ja się podjąłem tego, ale ogólnie jestem zadowolony. Nie miałeś wyboru. Nie miałem wyboru? No. A wiesz, że ja mogę to skasować, prawda? Trupy wyjść z piwnicy. Dobra. Już widzowie, kończymy w takim razie. Wam dziękuję widzowie za oglądanie. Jeżeli wam się film spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i naprawdę, jeżeli ktoś z was dotarł, to wam naprawdę bardzo dziękuję, że obejrzeliście film do końca. No i widzimy się w takim razie już niedługo w kolejnych filmach. Adi powróci, bo teraz mam więcej czasu. Adi jest z tej strony. Adi powróci. Do Juki zapraszam na jej TikToka i na jej Discorda. Wszystko zostaje wam w opisie. I Jurkę my się jeszcze na pewno kiedyś zaprosimy. Bo tak, bo czemu by nie. Juka oficjalnie mówi, że jesteś zaproszona na kolejne też filmy. Super, naprawdę bardzo się cieszę, bo naprawdę to były owocne 2 albo 3 godziny rozmawiając z wami, więc mam nadzieję, że to pociągniemy, bo naprawdę było super. No, a więc takie gościnne odcinki będzie na pewno więcej. Zdecydowanie tak. A więc w takim razie widzimy się. W końcu mogę skończyć odcinek, chuja. A więc widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, pa pa. Siema.